Otwieram 60. drugą sesję Rady Gminy w Marciszowie 28 grudnia 2023 roku. Sesja odbywa się na sali narad w urzędzie. Zanim przystąpię do przedstawienia porządku obrad, prosiłbym wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy śmierć Józefa Żółkowskiego, długoletniego sołtysa na Górnika, który odszedł niespodziewanie. Dziękuję, proszę, siadamy. Witam obecnych na sali pana wójta, pana wicewójta, panią skarbnik, panią sekretarz, radnych, sołtysów, gości, obsługę rady, oczywiście mieszkańców, którzy oglądają naszą transmisję. Jest to posiedzenie sesji ostatnie w tym roku, jedno z ważniejszych, ponieważ jest to tak zwane posiedzenie budżetowe. Będziemy próbować uchwalać budżet na 2024. Przystępuję do przedstawienia porządku obrad, ale zanim sprawdzimy sobie kworum, proszę o potwierdzenie obecności. Pan Stefan jeszcze. Jest. Stwierdzam, że na sali jest 11 radnych, 12, przepraszam, 12 trzech nieobecnych, czyli jest tak zwane kworum. Czyli wszystkie nasze decyzje będą prawomocne, jeżeli ten stan się nie zmieni. I przedstawiam porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie sesji, drugi powitanie, trzeci stwierdzenie kworum, czwarty przedstawienie porządku obrad, piąty wnioski w sprawie zmiany porządku obrad, szósty przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, siódmy informacja wójta z prac między sesjami, ósmy sprawozdanie z prac Rady Gminy Marciszów za rok 2023, dziewiąty punkt podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości. Podpunkt B określenie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Podpunkt C ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania. Podpunkt D. Zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2024. Podpunkt E. Zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2024. Podpunkt F. Ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023. Podpunkt G. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2023. Podpunkt H. Zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033. Podpunkt I. Uchwalenie budżetu Gminy Marciszów na rok 2024. I podpunkt pierwszy do tego punktu. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem wójta gminy. Podpunkt drugi. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych. Podpunkt trzeci. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta gminy Marciszów projekcie uchwały budżetowej gminy Marciszów za rok 2024 wraz z opinią o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024. Podpunkt czwarty. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. Podpunkt piąty. Dyskusja nad projektem budżetu. Podpunkt szósty. Uchwalenie
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024. Podpunkt J. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów. I tutaj podpunkty do tego punktu. Podpunkt pierwszy. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów na lata 2024-2034. Podpunkt drugi. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów na lata 2024-2034 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024. Podpunkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów. Podpunkt K. Udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej pod zezwaniem świętego Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Udzielenie dotacji parafii rzymskokatolickiej pod zezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszego Marii Panny w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Punkt 10. Sprawy różne. Punkt 11. Zamknięcie obrad sesji. To jest porządek obrad, który Państwo dostali w materiałach i będzie realizowany, jeżeli nie ulegnie zmianie po głosowaniu na dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 5. To jest wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Czy są jakieś wnioski? Nie widzę. W takim układzie przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad, który jest w trakcie realizacji. Proszę przygotować urządzenia do głosowania. Kto jest za zatwierdzeniem, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku, czyli kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje i sygnalizację ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli jednogłośnie porządek został dzisiejszego posiedzenia zatwierdzony i jest w trakcie realizacji. Czyli zrealizowaliśmy już punkt 5, przechodzimy do punktu 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Pytanie do biura rady, czy były jakieś pisemne uwagi radnych i innych osób? To nie było. Przystępujemy do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Proszę przystąpić do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Już mamy to. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony. Kolejnym punktem jest punkt 7. Informacja wójta gminy z prac pomiędzy sesjami. Proszę panie wójcie. Dziękuję bardzo. Witam szanownych panów przewodniczących, witam szanowną radę, obsługę, pracowników, panów sołtysów, pań widzę. Witam osoby, które nas oglądają, naszą transmisję. Szanowni państwo, dzisiaj trochę punktów podczas obrad jest. Sprawa najważniejsza to uchwalenie budżetu na przyszły rok. Więc postaram się nie za długo dzisiaj zajmować czasu i postaram się przedstawić najważniejsze wydarzenia, które zaistniały od ostatniej sesji. Zacznę od 29 listopada, kiedy to w Świetlicy w Marciszowie odbyło się spotkanie szkoleniowo-wychowawcze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podległej naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie z przedstawicielami Policji z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze oraz z ratownikiem medycznym. Tematami przewodnimi takiego spotkania były sprawy dotyczące zasad ruchu drogowego, skutków spożywania alkoholu i zażywania substancji narkotycznych, dopalaczy oraz sprawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku na drodze, w czasie dojścia do szkoły czy na przejściu dla pieszych.
Jest to niezwykle istotna i bardzo ważna sprawa, żeby takie ćwiczenia, takie spotkania edukacyjno-szkoleniowe realizować i właśnie pod tym kierunku, w tym kierunku tutaj odbyło się takie szkolenie. 29 listopada również w Ciechanowicach wraz z zastępcą wójta odbyliśmy takie spotkanie z inwestorem. Tutaj jest planowane otwarcie pensjonatu i restauracji w remontowanym starym obiekcie młyna. Obecnie tam, jak większość z Państwa wie, funkcjonuje już elektrownia zasilana strumieniem wody. W przygotowaniu i w trakcie realizacji inwestor planuje poszerzyć tą działalność właśnie o restaurację, o pensjonat. Zapoznał nas z postępem prac budowlanych, koncepcją docelowego zagospodarowania terenu i planami funkcjonowania w przyszłości całego obiektu. To również taka istotna sprawa dla rozwoju. Wiecie Państwo, że brakuje na naszym terenie tutaj miejsc noclegowych, one przybywają i no cieszę się z tego, że są takie plany, są takie przedsięwzięcia już w realizacji, a dodatkowo jakby powstała restauracja, której no brakuje ewidentnie na terenie, już nie wspominając o samych Ciechanowicach. 2 grudnia w Świetlicy w Marciszowie odbył się finansowany z budżetu gminy spektakl pantomimiczny. Pierwszy raz w naszej gminie taki spektakl się odbył pod tytułem Only You. Spektakl w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Formy. Spektakl obfitował w momenty komiczne, groteskowe, wzruszające. Tutaj dość spora widownia uczestniczyła, głównie mieszkańcy naszej gminy. Pomimo złych warunków atmosferycznych, no, sala świetlicy była dość mocno wypełniona. To jest kolejny element taki kulturalny. Pamiętacie Państwo, był już teatr dramatyczny, był teatr dla dzieci i tu coś nowego dla mieszkańców. Nie musieli jechać daleko. Na miejscu do nas przyjechał teatr i został przedstawiony ten spektakl. 11 grudnia w Kamiennej Górze odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Gmina jest udziałowcem. W zgromadzeniu gminę reprezentował zastępca wójta. Były omawiane sprawy bieżące spółki oraz podsumowanie bieżącego roku, jak i również przedstawiono plany na przyszłość, na przyszły rok. 12 grudnia w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie uczestniczyłem w uroczystej gali marki lokalnej, podczas której zostały wręczone certyfikaty marki Sudecki Świat. Przypomnę, że lokalna grupa działania Kwiat Lnu markę Sudecki Świat wprowadziła w 2021 roku. Wówczas w zasięgu obejmującym 8 gmin, a obecnie 9 gmin, nadano 22 certyfikaty dla produktów i usług lokalnych. We wrześniu tego roku ogłoszono kolejny konkurs na markę lokalną Sudecki Świat. Do konkursu wpłynęło 13 wniosków i właśnie podczas gali zostały wręczone przez kapitułę konkursu certyfikaty marki Sudecki Świat. 13 grudnia w Urzędzie Gminy podpisałem umowę na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy na 2024 rok. W wyniku przeprowadzonego postępowania na początku grudnia tym razem wyglała firma Sanicom, której jesteśmy udziałowcem. Dotychczas transport odpadów był realizowany przez spółkę Comdi. W tym roku lepszą ofertę cenową dla nas zaproponował Sanicom, stąd po nowym roku usługę wywozu będzie świadczył Sanicom. 15 grudnia w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamiennej Górze uczestniczyłem w zebraniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, na której podsumowaliśmy miniony rok. A poszczególne służby, tak zwykle się to odbywa, że przedstawiają swoje raporty, sprawozdania roczne. Tutaj głównie policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, sanepid, weterynaria. Jest dyskusja, omawiamy założenia i plany na przyszły rok. Podjęliśmy uchwałę w sprawie budżetu na działania w zakresie pomocy, ratowania i ewentualnych klęsk. 16 grudnia w Świdniku odbyła się 3. edycja koncertu kolęd i pastorałek.
To jest tytuł Niech snuje się kolęda. Koncert został przygotowany i współfinansowany przez Zespół Biesiadny ze Świdnika, Stowarzyszenie Świdna oraz Gminę Marciszów. Mieliśmy 5 zespołów. Zespół z zagranicy czeski, z gminy partnerskiej Witeznaczek, zespół wokalny Agat z Jeleniej Góry, zespół Karkonosze z Gruszkowa, rozśpiewane panie z Mysłowa i oczywiście zespół Biesiadny ze Świdnika. Uczestniczyliśmy również delegacją w tym koncercie. 17 grudnia w Świetlicy w Marciszowie odbył się organizowany przez naszą gminę kolejny, już drugi jarmark bożonarodzeniowy. No muszę powiedzieć, że cieszę się powodzeniem. Mieliśmy więcej osób odwiedzających niż w tamtym roku. Większe zainteresowanie było i z opinii mieszkańców, czy tych właśnie osób, które były na jarmarku. Już wiem, że należy to kontynuować. Spotkało się to z aprobatą i zostaliśmy za to pochwaleni. 18 grudnia nasza gmina wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt, który posłuży do zimowego i letniego utrzymania w gminie. I tutaj w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do gminy dostarczono nowy ciągnik rolniczy marki Massey Ferguson. Jest to model 5711M. Do tego sprzęt w postaci posypywarki do zimowego utrzymania dróg i kosiarka bijakowa do letniego utrzymywania zieleni dróg poboczy. Dostawcą sprzętu jest firma Kachniarz, autoryzowany dealer marki Massey Ferguson. 18 grudnia wspólnie z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonaliśmy odbioru przebudowanego 230-metrowego odcinka drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych w Ciechanowicach. Gmina Marciszów otrzymała na to zadanie dotację z budżetu województwa dolnośląskiego. Tutaj ponad 143 tysiące złotych. Cała inwestycja wyniosła nas ponad 430 tysięcy. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej Interco Krzysztof Kotłowski. Proszę Państwa, tutaj dodam, że mieliśmy problem z tą drogą. Ja informowałem, było zagrożenie, że mogliśmy nie wykonać tego zadania w tym roku, ale udało się na szczęście. To raz, że warunki pogodowe pozwoliły, a dwa, że tutaj wykonawca zastosował dodatkowe odwodnienie. Musieliśmy wykonać 160-metrowy odcinek dodatkowego odwodnienia. Wybijała woda, jakieś źródełko, które nie pozwalało na realizację. I że tak powiem, udało się tą wodę ujarzmić i mam nadzieję, że tam będzie wszystko dobrze funkcjonowało. Oczywiście jest to wstęp i w przyszłości tą drogę należałoby kontynuować i w miarę pozyskiwania przez gminę środków. Wyobrażam to sobie tak, że w przyszłości ta droga będzie zrobiona aż do samego Świdnika. Jest to taka alternatywa na wypadek jakichś zagrożeń czy objazdów. Doskonały skrót, czy to turystyczny, czy nawet jako wędrówki piesze czy rowerowe. Także cieszę się bardzo, że udało się ten na razie mały fragment zrealizować, ale myślę, że to jest wstęp do dalszych działań na terenie gminy Marciszów. 19 grudnia odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikon w Lubawce, w którym uczestniczył zastępca wójta. Podsumowanie roku, podjęto uchwały w sprawach bieżących spółki. 22 grudnia na zaproszenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie braliśmy udział w uroczystym apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, to z takich najważniejszych rzeczy. Jeśli chodzi o sprawy inne, to chciałbym zakomunikować, że gmina w ostatnim czasie pozyskała kolejne środki. Jest to ponad 316 tysięcy złotych z programu 9. edycji Polskiego Ładu. Rozświetlamy Polskę. Środki te zostaną wykorzystane na wymianę starych, nieenergooszczędnych opraw oświetlenia. Mamy jeszcze takich opraw trochę w gminie. Zostały one przez nas zinwentaryzowane, policzone i tutaj w ramach tego dofinansowania, no myślę, że już zaraz po nowym roku ogłosimy przetarg, wymienimy te oprawy. Także w naszej gminie nie będzie już tych starych źródeł oświetlenia. Wszystko będzie oparte na technologii LED-owej dzięki tej inwestycji. Oczywiście to nie koniec, bo nawet w projekcie budżetu przyszłorocznego mamy zadania związane z oświetleniem i oczywiście
dalszych latach też należy tutaj projektować i kontynuować kwestię związaną z oświetleniem. Ale to, ten grant, te środki pozwolą nam na wymianę już zupełnie na technologię LED-ową. Oczywiście są odcinki, które wymagają przebudowy, gdzie korzystamy jeszcze ze słupów energetyki zawodowej, ale też są odcinki, gdzie należy przeprowadzić zupełnie nowe inwestycje i wybudować zupełnie nowe oświetlenie. To tak na przyszłość. Dodatkowo chciałbym przekazać informację, że w Marciszowie trwa montaż systemu automatycznego nawadniania boiska. Tutaj w centrum sportu nasi sportowcy z klubu BUB Marciszów pozyskali dotację z Urzędu Marszałkowskiego, z czego bardzo się cieszę, ponieważ jest to wstęp i tak kiedyś należałoby to zrobić, a w połączeniu z naszą dużą inwestycją, którą zamierzamy po Nowym Roku przeprowadzić w kwestii rozbudowy tego centrum, będzie to takie uzupełnienie brakującego elementu. 22 grudnia zakończyliśmy również remont drogi gminnej biegnącej wzdłuż pałacu i wzdłuż rzeki Bóbr w Ciechanowicach. Tam powstała nowa nawierzchnia, wreszcie pozbyliśmy się tych dziur. Będzie tam ład, porządek. No, w perspektywie dalszego inwestowania w tym rejonie należałoby wykonać oświetlenie, o którym nieraz mówiliśmy. Ale cieszę się z tego, że udało się już wyremontować tą nawierzchnię. Tym bardziej, że planowana jest tamtędy trasa cyklostrady dolnośląskiej, więc tam w przyszłości będzie ruch turystyczny, rowerowy. Na to zadanie również pozyskaliśmy środki. To w ramach rządowego programu rozwoju dróg. Dofinansowanie wyniosło 361 tysięcy złotych. Dodatkowo informacja, że w Pastewniku zakończono planowaną inwestycję w zakresie oświetlenia dolnej części wsi, natomiast cała inwestycja jeszcze trwa, bo jeszcze są wymieniane sterowniki, które regulują włączanie, wyłączanie tego światła na terenie całej gminy. Ze sterownikami ostatnio był kłopot, dostawa sterowników okazała się wadliwa i sterowniki, które były już wymienione, podlegają kolejnej wymianie, zostały zareklamowane przez wykonawcę, dlatego też no, nie mogliśmy tych zadań odebrać. Proszę Państwa, to na ten czas wszystko, jak coś to potem w sprawach różnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 8, czyli sprawozdanie z prac Rady Gminy Marciszów za rok 2023. Kadencja Rady Gminy Marciszów rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych, których ten skład przedstawia się następująco. Mirosław Olak, przewodniczący Rady Gminy Marciszów oraz członek Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury Technicznej. Dawid Chęciński, zastępca przewodniczącego Rady, członek Komisji Budżetu oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Jadwiga Adamczyk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Turystyki oraz członek Komisji Budżetu. Andrzej Kiper, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Marcin Frasunek, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz członek Komisji Infrastruktury Technicznej. Julian Polański, przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej oraz członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia. Andrzej Mitczak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz członek Komisji Infrastruktury Technicznej. Łukasz Leder, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz członek Komisji Infrastruktury Technicznej. Marta Suchagogłaza, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członek Komisji Rewizyjnej. Waldemar Gurgul, członek Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Infrastruktury Technicznej. Jan Koszyk, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz członek Komisji Rewizyjnej. Sławomir Czerwiński, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jolanta Sanojca, przewodnicząca Komisji Budżetu oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Grzegorz Parzygna, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członek Komisji Rewizyjnej. Stefan Zawierucha, członek Komisji Infrastruktury Technicznej.
W Radzie Gminy Marciszów w roku 2023 pracowało 6 stałych komisji. Komisja rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Infrastruktury Technicznej, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia i Komisja Budżetu. Stałe komisje Rady Gminy Marciszów odbywały swoje posiedzenia zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem pracy na rok 2023. Omawiając zaplanowane tematy. Od stycznia do końca listopada 2023 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach planowanych oraz 3 sesjach nadzwyczajnych. Na każdej sesji Rady Gminy przyjmowała informację z działalności wójta gminy w zakresie okresie między sesjami oraz podejmowała szereg uchwał. W okresie od stycznia 2023 roku Rada Gminy podjęła 68 uchwał. Na grudniową sesję przygotowano 12 projektów uchwał. Oprócz działalności uchwałodawczej radni na sesjach zajmowali się następującą tematyką. Plan realizacji inwestycji w 2023 roku, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie za rok 2022 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2023. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 gminy Marciszów. Bezpieczeństwo na terenie gminy, raport o stanie gminy Marciszów, analiza wykonania budżetu za rok 2022, absolutorium, sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022, stopień zaawansowania inwestycji w gminie Marciszów z uwzględnieniem funduszy sołeckich, opieka zdrowotna mieszkańców, zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy, analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2023 roku, realizacja zadań oświatowych w gminie Marciszów, w postaci to raportu było, przygotowanie do zimowego utrzymania dróg oraz analiza uwag do oświadczeń majątkowych. To było w skrócie to, czym zajmowaliśmy się dotychczas, uwzględniając jeszcze dzisiejsze posiedzenie, tak jak tutaj sprawozdanie było, na którym będziemy głosować 12 projektów. To jest, uważam, że został zrealizowany punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwał w sprawach. I pierwszy projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości. Projekt był analizowany na komisjach. Komisje nie wniosły żadnych uwag. Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał z jakąś uwagą. W takim razie przedstawiam Państwu projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości wydzierżawione na cele rolne. I tutaj są wymienione wszystkie te działki, które są objęte tą uchwałą. Informacje o numeracji i terenie, na którym one leżą, Państwo mieli w dokumentach. Drugi punkt. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości wydzierżawione na cele inne niż rolne. Podobnie jak w punkcie, paragrafie pierwszym, wymienione są działki, powierzchnia oraz obręb, w którym leżą. Państwo mają to w materiałach. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciszów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do procedury głosowania nad przedstawionym projektem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za. Stwierdzam, że projekt stał się uchwałą o numerze 62 łamane przez 367 łamane przez 2023. Kolejny projekt uchwały. Określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Podobnie jak poprzedni projekt, też był analizowany na komisjach. Komisje radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu, dlatego pozwolę sobie przedstawić ten projekt
Szanownej Radzie pod głosowanie. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, którzy w terminie do 31 sierpnia 2024 roku wystąpią z żądaniem zawarcia umowy sprzedaży tych nieruchomości na ich rzecz w trybie określonym w przepisach działu 6a ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości gruntowej ustala się w wysokości równej wartości nieruchomości określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Punkt drugi do paragrafu pierwszego. Sprzedaż, o której mowa w ustępie pierwszym, podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Paragraf 2. W przypadku rozłożenia ceny nieruchomości na raty, pierwsza rata w wysokości niższej niż 30% ceny nieruchomości brutto podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciszów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę, przystępujemy do procedury głosowania nad przedstawionym projektem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Brakuje nam już. Pan Andrzej, proszę. Już. Dziękuję. Głosowało 12 radnych. Wszyscy byli za. Projekt stał się uchwałą o numerze 62/368/2023. Przystępujemy do następnego projektu. Ustalania wydatków, które nie wygasają wraz z upływem... Przepraszam. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego to jest ten. Dobrze, dziękuję za podpowiedź. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, projekt też był analizowany na komisji i komisja nie wniosła żadnych uwag. Pozwolę sobie w takim razie przedstawić Państwu ten projekt. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych terenu gminy Marciszów w kwocie 20 zł za czas uczestnictwa w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej naliczane za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny. 20 zł za zabezpieczenie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczej gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej określonego w powiatowym planie ratowniczym naliczane za każdą godzinę od zgłoszenia gotowości do wyjazdu w celu realizowania tych zadań bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny. 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniach oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty, w tym szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Paragraf drugi. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla kandydatów na strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę działania w szkoleniu. Paragraf trzeci. Zgodnie z artykułem 15a ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przyznaje się ekwiwalent pieniężny w wysokości 20 zł dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Marciszów za wykonywanie innych niż wymienione w artykule 15 ustawy zadań zleconych przez wójta gminy Marciszów, w tym uczestnictwa w zabezpieczaniu imprez organizowanych na terenie gminy Marciszów w zakresie działalności statutowej jednostek OSP oraz zgodnie z artykułem 3 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, usuwania niebezpiecznych owadów takich jak osy, szerszenie oraz innych owadów błonoskrzydłych,
usuwania zalegającego śniegu z dachu budynków, nawiasów oraz sopli lodowych, nawisów, udziału w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty, innych działań gospodarczych wspierających gminę Marciszów w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej powierzonych przez gminę Marciszów. Paragraf 4. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach, szkoleniach oraz innych wymienionych w niniejszej uchwale działań jest potwierdzone przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub inne uprawnione podmioty udziału w tych działaniach. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciszów. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 37/231/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę, przystępujemy do głosowania nad przedstawionym projektem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli jednogłośnie. Projekt uchwały stał się uchwałą o numerze 62/369/2023. Zatwierdzenie ramowego planu pracy na rok 2024. Projekt uchwały też był, jak poprzednio, analizowany na komisjach. To jest dotyczą zatwierdzenia ramowego planu pracy gminy Marciszów na rok 2024. I pozwolę sobie Państwu przedstawić ten projekt. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy gminy Marciszów na rok 2024. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała zatwierdza się i przyjmuje do realizacji przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów plan pracy Rady Gminy Marciszów na 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt jest opiniowany również pozytywnie przez Pana Wójta. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym projektem. Kto jest za, kto się wstrzymuje, kto jest przeciw, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli jednogłośnie projekt stał się uchwałą o numerze 62/370/2023. Kolejnym projektem uchwały są plany pracy komisji, stałych komisji Rady Gminy Marciszów. Tak jak poprzednio był on analizowany na posiedzeniach komisji. Również jest pozytywnie zaopiniowany przez Pana Wójta. Nie było żadnych uwag. Przystępujemy do procedury głosowania nad przedstawionym projektem, ale muszę go jeszcze odczytać. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2024. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plany pracy na rok 2024 stałych komisji Rady Gminy Marciszów. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. Komisji Infrastruktury Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.
Komisji Budżetu stanowiących załącznik nr 4 do uchwały, Komisji Rewizyjnej stanowiących załącznik nr 5 do uchwały, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiących załącznik nr 6 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi się z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do procedury głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Brakuje nam głosu pana Andrzeja. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli jednogłośnie projekt stał się uchwałą o numerze 62/371/2023. Kolejnym projektem jest projekt dotyczący ustalenia wydatków, które nie wygasają. Tak jak poprzednio był on analizowany na komisjach, żaden z radnych, żadna komisja nie wniosła uwag. Pozwolę sobie przedstawić projekt Szanownej Radzie. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023 na następujące zadania. Zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 34 009,50 zł. Punkt drugi. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w paragrafie pierwszym, do 30 czerwca 2024 roku. I paragraf drugi. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy. Wydatek nastąpi. To jest dział 710 działalność usługowa 34 009,50 zł. Dokładnie chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego 34 009,50 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciszów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do procedury głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. Kto jest za, kto się wstrzymuje, proszę i kto jest przeciw, nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli jednogłośnie stwierdzam, że projekt stał się uchwałą o numerze 62/372/2023. Kolejnym, przystępujemy do punktu G, jeżeli chodzi o blok głosowań. Zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023. I poprosiłbym panią skarbnik o przedstawienie tych zmian projektu. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2023. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 60 141 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 60 141 zł. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 23 700 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 23 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 441 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 50 441 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 000 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciszów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Proszę, przystępujemy do procedury głosowania nad projektem, ponieważ też nie ma żadnych wniosków ani uwag do tego przedstawionego projektu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu.
Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli jednogłośnie projekt stał się uchwałą o numerze 62, łamane przez 373, łamane przez 2023. Kolejny projekt uchwały. Proszę panią skarbnik. Projekt uchwały Rady Gminy Marcieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marcieszów na lata 2023-2033. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Marcieszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 47 łamane przez 298 łamane przez 2022 Rady Gminy Marcieszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marcieszów na lata 2023-2033 uchwala się nowe brzmienie załączników. Numer 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2033 stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Numer 2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Numer 3. Objaśnienia dotyczące dokonywanych zmian stanowiące załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania nad przedstawionym projektem. Kto jest za, kto jest przeciw, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 radnych, czyli wszyscy obecni, jednogłośnie, wszyscy byli za. Jednogłośnie projekt stał się uchwałą o numerze 62, łamane przez 374, łamane przez 2023. I przystępujemy do punktu I, uchwalanie budżetu gminy Marciszów na rok 2024. Jest to w tym porządku obrad najważniejszy punkt. I procedura uchwalania budżetu będzie wyglądała następująco. Pierwsze będzie, przedstawimy projekt uchwały, który państwo dostali w materiałach. Z tego, co mam informację na piśmie, do projektu są dwie uwagi. Jest autopoprawka pana wójta oraz jest wniosek od radnych. I te dwie uwagi będziemy głosowali. Dopiero po wyniku tych głosowań będziemy głosować nad całością kompletnie. Czyli teraz prosiłbym panią skarbnik o przedstawienie założeń do projektu budżetu na 2024. Ja tylko tutaj powiem od razu, że autopoprawka przedstawiona przez pana wójta dotyczy spraw tak stricto technicznych, czyli nie ma zmian wprowadzających, takich wprowadzonych, które zmieniałyby nam wynik budżetu. Nic nie zmienialiśmy, jeśli chodzi o kwoty w budżecie. To w części normatywnej tylko dodane zostało w paragrafie 6, tam gdzie mamy dochody i wydatki z profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych. Było 70 tysięcy, jest 95. Jest to dołożona kwota z tak zwanych dochodów z tytułu sprzedaży tak zwanych małpek. To tutaj sugestią było, że po prostu też do części normatywnej to dodajemy. To jest w budżecie po dochodach, to jest dodane do części normatywnej. Ja przepraszam, pozwolę sobie też przedstawić skutki wniosku radnych, też nie wpływa na zmianę kwot budżetowych. Proszę. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2024. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 29 025 323 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 22 272 752 zł. Z tego wpływy z podatków i opłat 5 100 600 zł. Z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 891 400 749 zł. Dochody bieżące z majątku gminy 238 030 zł. Pozostałe wpływy własne 699 100 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 288 002 zł. Wpływy z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 000 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
czyli tak zwane małpki, 25 tysięcy złotych. Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 tysięcy złotych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w gminie z zakresu administracji rządowej 2 170 627 zł. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 664 644 zł. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym roku nie mamy. Są to wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych przedszkoli do nas. Nie planujemy, więc nie mamy. Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 120 tysięcy złotych. To jest część oświatowa, którą dostajemy na dzieci, które uczęszczają do nas do szkoły. Dochody majątkowe w wysokości 6 752 571 zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy 306 tysięcy zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1206 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zadania związane z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków 1 654 670 zł. Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład 4 790 695 zł. Szczegóły podziału dochodu według źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31 902 546 zł 902 546 zł 84 grosze. Z tego wydatki bieżące ogółem 22 519 164 zł 84 grosze. Z tego wydatki jednostek budżetowych 18 672 264 zł 84 grosze. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 944 457 zł. Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 6 727 800 zł 807 zł 84 grosze. Jako dotacje na zadania bieżące 160 tysięcy złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 186 900 zł, wydatki na obsługę długu publicznego 500 tysięcy złotych. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 9 383 382 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy w kwocie 9 383 382 zł. Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 877 233 zł 84 grosze i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 121 800 zł z tytułu kredytu w kwocie 2 500 000 zł, z tytułu innych źródeł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 621 800 zł. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 244 576 zł 16 groszy z tytułu zaciągniętych kredytów. Szczegóły podziału przychodów i rozchodów związane z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 500 000 zł na ustęp pierwszy. Cele określone w artykule 89 ustęp 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000 zł. Punkt drugi. Cele określone w artykule 89 ustęp 1 punkt od 2 do 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 500 000 zł. Paragraf czwarty. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 085 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
Paragraf 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie dochody 1 415 000 zł, wydatki w kwocie 1 415 000 zł. Paragraf 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie dochodów 95 000 zł, wydatków w kwocie 95 000 zł. Paragraf 7. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w kwocie dochody 4 000 zł, wydatki w wysokości 4 000 zł. Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik numer 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody w wysokości 0, wydatki w wysokości 80 000 zł. Paragraf 9. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości dochody 2 170 000 zł 627 zł, wydatki w wysokości 2 170 000 627 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33 000 zł. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Określą się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości dochody 5 000 zł, wydatki 5 000 zł. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik numer 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 11. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 100 000 zł, z tego rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 48 000 zł, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 52 000 zł. Paragraf 12. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2024 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik numer 6. Paragraf 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckim w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały. Paragraf 14. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z punkt 1. Ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Punkt 2. Zmianami z realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu. Punkt 3. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Ustęp 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Ustęp 4. Upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają rok budżetowy 2024. Ustęp 5. Upoważnia się wójta gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, o których mowa w paragrafie 14 ustęp 4. Ustęp 6. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Paragraf 15. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w paragrafie 3 ustęp 1. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2024 roku. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości limitu ustalonego w paragrafie 3 ustęp 2. Paragraf 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję Pani Skarbnik. Do przedstawionego projektu uchwały
budżetowej. I tutaj chciałbym od razu podziękować panu wójtowi, pani skarbnik za przygotowanie projektu uchwały, do którego na posiedzeniach komisji radni nie mieli zasadniczych uwag, jeżeli chodzi o kwoty. Ale na posiedzeniu komisji wpłynął wniosek. Pozwolę sobie go przedstawić. Wspólna Komisja Rady Gminy Marciszów po analizie projektu budżetu Gminy Marciszów na rok 2024 składa następujący wniosek. W paragrafie 14 ustęp 1 upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej do przeniesienia między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu o usunięcie zapisu do przeniesienia między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu. I za tym wnioskiem głosowało 11 radnych, dwie osoby się sprzeciwiły. To był taki wniosek z posiedzenia wspólnych komisji. Tu mamy to. Autopoprawka, to rozumiem, to jest pana wójta i pani skarbnik, to autopoprawkę pan wójt przedstawi, a skutki przedstawi nam pani skarbnik. Tak, w dalszym procedowaniu nad przyjmowaniem budżetu na 2024. Kolejnym punktem jest odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta gminy Marciszów projekcie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024. Wraz z opinią o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024. Proszę panią skarbnik. Tutaj tylko poinformuję państwa, że powyższe tutaj opinie są udostępnione na BIP-ie, także są dostępne. Każdy może sobie przeczytać. Znaczy, najistotniejsze są dla radnych i dla mieszkańców, czy one są pozytywne, czy... Oczywiście, wszystkie opinie mamy pozytywne. Postaram się państwu przedstawić tutaj najważniejsze rzeczy, najistotniejsze. Uchwała nr 1/104/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Marciszów w projekcie uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2024 rok. Na podstawie stosownych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Magda Macias, przewodniczący, Elżbieta Piekarska, członek, Alicja Giniowiec, bakalarz, członek, wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Marciszów w projekcie uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2024 rok. Uzasadnienie. Z artykułu 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zwanej dalej UFP, wynika, że sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawartymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej na podstawie artykułu 234 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wymogami artykułu 238 projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2023 roku, czyli rok poprzedzający rok budżetowy. Szczegółowość projektu budżetu oraz wymogi dotyczące uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Rada Gminy Marciszów określiła uchwałą nr 58/298/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Wójt gminy Marciszów zarządzeniem nr 114/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Marciszów na 2024 rok przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w wyniku oceny projektu uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 wraz z uzasadnieniem stwierdził, że projekt uchwały budżetowej sporządzony został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz w szczegółowości określonej w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Skład orzekający zwraca jednak uwagę, że równoważenie budżetu na rok 2024 przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, jest przedwczesne. Angażowane środki nie pochodzą bowiem z rozliczenia wykonywania roku 2022, lecz stanowią prognozy ich wykonania na rok 2023. Finansowanie deficytu budżetu środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8, winno mieć miejsce dopiero po ostatecznym rozliczeniu wykonania budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy i sporządzeniu bilansu z jego wykonania. Skład orzekający, wydając opinię pozytywną, wziął pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu 2023 przedstawione w załączniku nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów na lata 2024-2034, czyli pozytywnie. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Dziękuję. I jeszcze jedna uchwała. Znaczy opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionych w projekcie. Uchwała nr 1 łamane przez 105 łamane przez 2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Na podstawie stosownych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Magdalena Macias przewodniczący, Elżbieta Piekarska członek, Alina Giniowiec-Bakalarz członek wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Zgodnie z artykułem 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zwanej dalej UFP, Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego. W opinii Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia możliwość finansowania deficytu na podstawie wskazanych źródeł jego sfinansowania oraz wpływu na kształtowanie się długu jednostek samorządu terytorialnego. Projekt uchwały gminy Marciszów na 2024 rok wójt gminy Marciszów przedłożył zarządzeniem nr 114 łamane przez 2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Marciszów na rok 2024. W projekcie na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 29 025 323 zł, z tego dochody bieżące 22 272 752 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 752 571 zł, wydatki w wysokości 31 902 546 zł 84 grosze, z tego wydatki bieżące 22 519 164 zł 84 grosze, wydatki majątkowe w kwocie 9 383 382 zł. Deficyt budżetu wynosi 2 877 223 zł i 84 grosze. Przychody w wysokości 4 121 800 zł. Z tego z tytułu zaciągniętego kredytu 2 500 000 zł i z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 621 1 800 zł. Rozchody związane ze spłatą kredytów 1 244 576 zł i 16 groszy. W projekcie budżetu zaplanowano deficyt w kwocie 2 877 223 zł 84 grosze, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu zaciągniętego kredytu oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wymienione źródła finansowania deficytu są zgodne z artykułem 217 ust. 2 pkt 2 i 8 ustawy o finansach publicznych. Projekt wieloletniej prognozy finansowej przekazany został drogą elektroniczną łącznie z projektem uchwały budżetowej.
zawartej w projekcie prognozy kwoty długu i jego spłaty w latach 2024-2034 wynika, że kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 9 031 983,68 zł, a jej spłatę planuje się do końca 2034 roku. Na kwotę długu składają się dotychczas zaciągnięte kredyty oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2024. W latach 2025-2034 nie planuje się przychodów z tytułu zwrotnych źródeł finansowania. Jak wynika z przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości w latach 2024-2034 relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi określone w artykule 243 ustawy o finansach publicznych przy zastosowaniu w latach 2022-2025 średnich arytmetycznych z ostatnich 7 lat nie przekraczają dopuszczalnych poziomów obciążenia budżetu ich spłatą. Skład orzekający zwraca jednak uwagę, że przestrzeganie limitów określonych przepisami o finansach publicznych nie chroni przed utratą zdolności do finansowania właściwej realizacji zadań własnych gminy, co organy gminy winny mieć na uwadze, planując zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych. W związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji. Niniejsza opinia podlega publikacji przed jednostką samorządu terytorialnego i od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Dziękuję. Kolejnym punktem jest przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych i prosiłbym, panie wójcie, aby w tym punkcie też znalazła się informacja o autopoprawce. Pani skarbnik już zaznaczyła nam, ale żeby to zostało wyartykułowane w tym punkcie. Proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, budżet, projekt budżetu, niezwykle ważna, myślę, że nawet najważniejsza sprawa w ciągu roku budżetowego dla samorządu. Bez budżetu samorząd nie funkcjonuje, nie istnieje. Musimy wykonywać określone zadania, określone funkcje jako samorząd. Niektóre musimy, ale niektóre też chcemy. Przedstawiając niniejszy projekt państwu do podgłosowania, wziąłem pod uwagę kilka cech, a przede wszystkim to, że taki budżet musi być bezpieczny, zrównoważony, zapewniać wszystkie potrzeby, ale też musi się znaleźć w nim element ambicji, określonych celów i inwestycji, bo pokrywanie bieżących wydatków to nie jest takie dobre, żeby tylko pokrywać bieżące wydatki i funkcjonować, ale tu trzeba też rozwoju gminy, trzeba inwestycji, trzeba szeroko rozumianego działania, które też przyciągnie inwestorów, polepszy warunki do inwestowania w naszej gminie, czy pozwoli osiedlić się nowym mieszkańcom, szeroko rozumiany rozwój. Szanowni państwo, to jest trudna rzecz, zrobić dobry budżet, taki, z którego wszyscy byliby zadowoleni, ale w tym roku muszę państwu powiedzieć, że była to bardzo łatwa sprawa. Kiedy usiedliśmy z panią skarbnik, kiedy zobaczyliśmy nasze działania na przestrzeni ostatnich kilku lat, kiedy okazało się, jakie mamy zaplanowane przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej, jakie zdobyliśmy w ostatnim czasie środki, do czego jesteśmy zdeterminowani, jakie są priorytety, to okazało się tak naprawdę, że ten budżet sam się w zasadzie nakreślił. Główne zadania, to przede wszystkim fundamentem to są dochody bieżące, tak, i one muszą być na odpowiednim poziomie. Państwo tutaj wiecie, pani skarbnik przedstawiła, jakie są główne udziały, że to jest wpływ z podatków i opłat lokalnych. Znaczący jest udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Subwencje ogólne z budżetu państwa to w zasadzie połowa budżetu. Dotacje celowe otrzymywane również z budżetu państwa na realizację zadań zleconych to też znaczny udział. I wydatki, które oczywiście nad którymi trzeba trzymać kontrolę, ale one muszą być zrównoważone, żeby w którymś momencie nie przesadzić, żeby się nie okazało, że one są znaczne. Mówię o tych wydatkach pozainwestycyjnych, tych bieżących. Proszę państwa, dlaczego mówię, że niezwykle łatwe? Ponieważ
jak podsumowaliśmy zadania, które musimy wykonać, które mamy nakreślone pozyskaniem funduszy, które mamy nakreślone w wyniku funduszy sołeckich, gdzie Państwa głos, Państwa udział zdeterminował do określonych tutaj inwestycji czy zadań, które musiały znaleźć się w budżecie, w projekcie budżetu na ten rok. To tak naprawdę, jak zrobiłem podsumowanie, mamy 12 takich większych, konkretnych zadań, z czego 5 zadań jest bardzo takich dużych inwestycyjnie, bardzo kosztownych i biorąc pod uwagę wkład własny, jaki gmina będzie musiała ponieść, to w zasadzie to nam nakreśliło już cały budżet. Proszę Państwa, najważniejsze z tych 5 to jest przebudowa drogi wojewódzkiej numer 328 w Marciszowie. Przypomnę Państwu, od skrzyżowania na Bolków z drogą krajową numer 5 do wysokości Tartaku i Starej Gminy. Niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa, poprawy estetyki, funkcjonowania układu komunikacyjnego w naszej gminie sprawa. Niezwykle ważna inwestycja, na którą pozyskaliśmy 2 miliony złotych. Również udziałowiec Dolnośląska Służba Drugi Kolei we Wrocławiu, która wspólnie z nami realizuje to zadanie. To raczej my wspólnie z nimi, bo to jest ich zadanie. Natomiast wiecie Państwo, że to zadanie nigdy nie doszłoby do skutku, gdyby gmina nie wzięła udziału i nie zaproponowała współfinansowanie tego zadania. Oni również pozyskali ponad 2 miliony złotych, więc po nowym roku już, jak tylko otrzymamy decyzję z RIDOSKĄ, czyli zezwolenie realizacji inwestycji drogowej, przystąpimy do tej inwestycji, która pochłonie i może pochłonąć dodatkowe pieniądze z budżetu gminy. Drugie takie ważne zadanie to jest rozbudowa i budowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym. Na to też pozyskaliśmy ponad 1 600 000 złotych. Zadanie do wykonania w przyszłym roku, które też obarczone jest wkładem własnym, niemałym wkładem własnym. Dlatego też będzie tutaj potrzeba, aby z budżetu gminy gospodarować odpowiednie środki. Proszę Państwa, kolejne z takich zadań to jest modernizacja na przykład zabytkowego ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie, czy modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędzisławiu. No i wreszcie długo oczekiwana rozbudowa gminnego centrum sportowego w Marciszowie, na którą pozyskaliśmy blisko, no w zasadzie 2 miliony złotych, ale tutaj plan jest ambitny, do wykonania jest wiele, wiele zadań, więc już same te zadania w zasadzie determinują do tego, że zbyt wiele w tym budżecie nie może się znaleźć. Oczywiście oprócz tych 5 zadań są jeszcze inne, tak jak powiedziałem, to jest 12 głównych zadań, do tego są drobne różnego rodzaju przedsięwzięcia. Nie możemy zapomnieć o kontynuowaniu rozbudowy, przebudowy oświetlenia, nie możemy zapomnieć o realizacji drobnych napraw dróg, czy to gruntowych, czy to utrzymanie naszych nawierzchni asfaltowych. Nie możemy oczywiście zapomnieć o innych zadaniach, które mogą wyniknąć w trakcie roku. Proszę Państwa, i to, jak podsumowaliśmy z Panią Skarbnik, to w zasadzie zdeterminowało nas do tego, że w tym budżecie już za wiele znaleźć się nie może, mówię po tej stronie inwestycyjnej. Wpłynęło wiele wniosków od mieszkańców, od sołtysów, od radnych, bo tak było ostatnimi czasy, że w przeciągu ostatniego roku, czy poprzedniego, czy tego z 2021, mieliśmy po kilkanaście, czy nawet ponad 20, a w którymś roku nawet ponad 30 różnego rodzaju drobnych zadań. No w przyszłym roku tych zadań będzie mniej, ale one kosztowne są i generalnie, jeśli popatrzymy na budżet, to na budżet wynoszący blisko 31 milionów złotych, ponad 9 milionów jest przewidziane, planowane, bo to jeszcze nie wiadomo, czy uda się wszystko wykonać, ponad 9 milionów jest planowane na inwestycje. Oznacza to, że na każde 3 złote wydane w gminie, 1 złotówka praktycznie w przybliżeniu będzie przeznaczona na inwestycje. Myślę, że to jest ambitny projekt budżetu na przyszły rok. Życzyłbym sobie, żeby ten projekt został przez Państwa uchwalony,
A druga sprawa, żeby został zrealizowany przynajmniej w 90 paru procentach, na życzenie to najlepiej w 100%. Szanowni Państwo, odnosząc się do opinii, tutaj opinia organu nadzoru finansowego, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, jest pozytywna, co oznacza dla mnie, że projekt jest zrównoważony, bezpieczny, zawiera wszystkie elementy, które powinny w nim się znaleźć. Oczywiście tam zawsze są jakieś uwagi, zastrzeżenia, bo też powstaje deficyt, tak? I tutaj musimy uważać, mówię o tym budżecie bezpiecznym, bo nie możemy oczywiście zadłużyć się ponad jakiś wskaźnik, który nas ogranicza, no nie możemy tutaj powodować zagrożenia dla gminy. Proszę Państwa, odnosząc się jeszcze raz do opinii, jest ona pozytywna, co jakby potwierdza, że organ nadzoru nie widzi tutaj problemu, jakby, no nie jakby, tylko opiniuje pozytywnie. Z mojej strony tyle. Wnoszę o w dalszej części o procedowanie i uchwalenie w takim kształcie. Dodam jeszcze, proszę Państwa, na końcu, że oczywiście budżet po uchwaleniu to jest też organizm żywy. To nie jest tak, że my mamy sprawę zamkniętą. Wiecie Państwo, radni to wiedzą, może nie wszyscy mieszkańcy, że w ciągu roku pojawiają się różne sytuacje, czy to kryzysowe, czy to wręcz przeciwne, że możemy pozyskać jakieś środki, możemy zmienić jakieś zadanie, a możemy też coś dodać. Może się pojawić jakieś konkretne, korzystne dla gminy dofinansowanie, z czego będziemy chcieli skorzystać. Więc tym budżetem będziemy manewrować, o tak bym to powiedział. Będziemy go jeszcze kształtować. Oczywiście będzie to robiła Rada Gminy. Ja będę przedstawiał stosowne projekty, wnioski, zmiany, bo tak zwykle się dzieje. Więc chciałbym podkreślić, że to jest organizm żywy i jeżeli coś zajdzie, jakaś potrzeba zmian, to oczywiście w ciągu roku budżetowego my takie zmiany, Rada Gminy proceduje, uchwala. Tutaj do tej pory mamy zgodność, współpracujemy na co dzień dla dobra gminy, więc nie wyobrażam sobie, żeby tutaj tak w dalszym ciągu nie było. To tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W tym punkcie, aby jeszcze pani skarbnik nam przedstawiła jeszcze autopoprawkę, czego dokładnie ona dotyczy, i później otworzę punkt dyskusji. To tak jak tutaj już wspomniałam, autopoprawka to tak naprawdę są tutaj techniczne zmiany, błędy pisarskie i zmiana główna, czyli w paragrafie 6 zamiast 70 tysięcy z 95 tysięcy złotych, czyli dochody i wydatku zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. To jest ta istotna zmiana. Tutaj tylko mówię, to były tylko takie techniczne uwagi. Nic, co wpływa na zmianę budżetu, nie było wprowadzone. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu numer 5. Dyskusja nad projektem budżetu. Otwieram dyskusję. I tutaj zgadzam się ze słowami, które i z sprawą, jak przedstawił pan wójt, jeżeli chodzi o założenia do budżetu. Zawsze rozumiem, jeżeli z planu wychodzi, że musimy realizować, powinniśmy realizować inwestycje duże, kosztowne, automatycznie my mamy określoną liczbę, kwotę pieniędzy, którymi możemy dysponować. Jeżeli podchodzimy do tych zadań dużych, automatycznie braknie nam pieniędzy na te małe zadania, chociaż te drobne inwestycje są bardzo istotne dla mieszkańców, bo niektóre te drobne inwestycje no bolą naszych mieszkańców, bo te niedociągnięcia istnieją od kilkudziesięciu lat. No ale rozumiem, że wszystko trzeba robić po kolei. W poprzednich latach nastawienie było inne. Realizowaliśmy budżetem te mniejsze inwestycje, chociaż w tej chwili mniejsze inwestycje, ponieważ ja mam trochę doświadczenia, jeżeli chodzi o samorządność, mniejsze inwestycje to były kilkunastotysięczne, w tej chwili mniejsze inwestycje to są kilkudziesięcio, kilkuset tysięczne. O takich inwestycjach mówimy mniejsze. Te większe to mówimy od powyżej pół miliona, milion, a kawałek drogi, każdy kawałek jest istotny, każdy jest ważny, to są już kwoty setki tysięcy złotych, a niestety nasza sytuacja, jeżeli chodzi o gminę, o dochody są taka jak jest. Tu też liczę na to, że sytuacja w kraju ogólnie się poprawi tak, że jednak za samorządnością
za tym, że samorządy, bo taka jest ocena mieszkańców, Polaków, że samorządy te złotówki wydatkowują lepiej niż jednostki centralne. One są zawsze oglądane przez nas po 3 razy z każdej strony, chociaż są 2 strony monety, ale my 3 razy oglądamy to i wydatkowujemy tak, żeby one nam się zwracały, albo żebyśmy przynajmniej do nich nie musieli dokładać. Czyli liczę na to, że jednak tych pieniędzy więcej popłynie z subwencji centralnych na zadania, na które my będziemy mieli jako przedstawiciele samorządu wpływ, co ma być robione. Żeby nie było sytuacji takiej, że my możemy wydać pieniądze, ale tylko na to, co dający, przekazujący pieniądze nam pokaże. Nieraz jest taka sytuacja, że są możliwości pozyskania środków na te inwestycje czy te zakresy, które my już mamy zrealizowane. My byśmy z chęcią te pieniądze wydali na inne rzeczy, ale założenia dostępności do programu nam to zabraniają. Czyli tu, jeżeli chodzi o takie ogólne uwagi i z czego też, do końca nie jestem zadowolony, bo jakbym był zadowolony, to znaczy, że byłoby wszystko super, ale to jest to, że, bo też zdajemy sobie sprawę, że kadencja tej Rady kończy się prawdopodobnie w kwietniu. Mówię prawdopodobnie, bo nie ma ogłoszonych z tego, co na razie do nas dociera. I przyszła Rada wejdzie w ten budżet, który my tworzymy, a to jest budżet otwarty, tak jak pan Wójt mówił, że można ewentualnie go zmieniać. Nie jest maksymalnie zadłużony, czyli stwarza możliwości pozyskiwania nowych środków i na udział własnych, bo taką naszą byłą intencją przy tworzeniu budżetu i analizie poprzez Radę Radnych, że chcieliśmy, aby było jak najmniejsze zadłużenie, żeby stworzyć następnej kadencji, następnym radnym i następnemu wójtowi, chociaż ja życzyłbym sobie, żeby to było status quo w większości przypadków. Ale no to wola mieszkańców, żebyśmy stworzyli tą możliwość i ten budżet daje tą możliwość, aby później po zmianach zwiększyć zakres zadań, które będą realizowane i uwzględnić w tym zwiększeniu właśnie te mniejsze inwestycje, tak jak powiedziałem, bo one są bolączką dla mieszkańców. I to ja sobie pozwoliłem zabrać głos, a teraz proszę, pan Polański się zgłosił. Tak jak pan powiedział, no szału nie ma z budżetem. Dalej nie będę kończył, bo to brzydkie słowa są. Ale chodzi o to, żeby być przygotowanym. Jak już nie, żaden wniosek nie został uwzględniony z naszej wioski, tam było dosyć sporawa, a żaden nie został uwzględniony, to żeby być przygotowanym na ewentualność chociaż jakieś zrobić dokumentację, jakby pieniądze się pokazały, to żeby chociaż dokumentację zrobić, żebyśmy nie ciągle się nie dopytywali o dokumentację na to, na tamto, tylko żeby urząd się nad tym przychylił, bo w tym roku też widzę, na koniec roku zostało ściągnięte i nie wiadomo, czy zrobiona jest na drogę, czy nie. Nic nie wiemy. Także prosiłbym w przyszłym roku, żeby tak się troszkę urząd nad tym pochylił. I dziękuję. Proszę, pan Andrzej i ewentualnie później. Panie Wójcie, powiem tak, że Rady Sołeckie składały swoje tam jakieś zapotrzebowania, co by było ważne, na której wiosce zrobić. No tak jak już Julek tu powiedział, to powiem, że no, można powiedzieć, że no, nic nie zostało przynajmniej tutaj w Ciechanowicach uwzględnione. I powiem tak, w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie szykuje się, że zejdą środki europejskie i będzie co brać, tylko nie wiadomo, czy będzie nas stać brać, nie? Nie wiem, czy nie ten, czy będzie nas stać na udział własny, bo wiadomo, pieniądze będą, ale musimy też swój udział też po prostu zabezpieczyć, nie? I powiem tak, że no tutaj kiedyś też Stefan tutaj proponował, są środki w tej chwili na przykład na żłobki, nie? Gdzie można uzyskać duże pieniądze, prawie 100%.
jest to jakiś tam palący problem, no nie widzę, jakoś tak się nie pochylamy się w kierunku tego tematu, żeby to w naszej gminie zaistniało, na pewno by było potrzebne, bo to już kiedyś ileś razy żeśmy dyskutowali na ten temat, no bo po prostu sytuacje są takie, że my musimy korzystać w tych momentach, gdzie są środki, gdzie ktoś nam chce sfinansować jakieś te inwestycje, to wtedy powinniśmy z tego korzystać. I tak trochę mi tego brakuje, bo widzę, że tutaj to właśnie te duże inwestycje zjedzą ten nasz budżet, bo wiadomo, że budżet nie jest z gumy, wszystkiego się nie da zrobić, tutaj duże pieniądze trzeba zainwestować. No i dlatego no brakuje nam tego, że no też część tych wiosek z naszej gminy nie skorzysta w tym roku prawie w ogóle, nie? Także to tyle ja w tym temacie. Dziękuję. Krótko, proszę Państwa, się odniosę, to możemy sobie zmienić, możemy uwzględnić inne zadania, ale musielibyśmy wyrzucić te, powiedzmy, które mamy zapisane w projekcie, a na które dostaliśmy dofinansowanie. No więc tu mówimy o priorytetach, mówiłem o budżecie zrównoważonym i bezpiecznym. Wiadomo, to co powiedziałem, że chciałoby się więcej, ale budżet jest ograniczony, ale on też nie jest zamknięty. Proszę Państwa, my z zamknięcia bieżącego roku też będziemy mieli pewne środki do dyspozycji. O tym będziemy rozmawiać. Ten wynik budżetu będzie się zmieniał. Ja jestem na to przygotowany, że jeżeli pojawią się środki, czy to z KPO dostępne dla gminy, to też patrzymy na to i będziemy się starali te środki sięgnąć, pozyskać, oczywiście w miarę możliwości, kiedy będziemy mogli zapewnić wkład własny, to o czym pan radny mówi. Zawsze można z jakiegoś zadania zrezygnować, zawsze można zmienić zadanie. Trzeba mieć tylko bufor, bezpieczeństwo, a taki przewiduje, chociażby z wolnych środków zamknięcia bieżącego roku. Dlatego ten budżet musi być, czy tegoroczny, jego realizacja, czy projekt budżetu na przyszły rok musi być zrównoważony i zakładać pewne elementy, o których dzisiaj nie wiemy, a które mogą zaistnieć. Stąd takie podejście. To tyle. Dziękuję. Pan Dawid. Jeżeli chodzi, panie wójcie, o zrównoważony budżet i o kwestię zadłużenia, to wszyscy dobrze wiemy, jak tutaj siedzimy, że ten kredyt, który teraz wzięliśmy, który został uruchomiony, to tak naprawdę duży nacisk Rady był z tej strony, tak? Bo wiemy, że były różne zakusy, wziąć 3 miliony, może wziąć 4 miliony. My od początku wiedzieliśmy, że nie możemy się tak nadmiernie zadłużać, bo należy patrzeć perspektywicznie, a nie tylko tu i teraz, jeżeli chodzi o to. Te trzy duże inwestycje, tak jak pan wspomniał wcześniej, oczywiście to są duże inwestycje, to są duże nakłady finansowe, tylko pewnie pan się zgodzi ze mną, że też wkład własny akurat przy tych naborach, jeżeli chodzi o Polski Ład, bo tu jest większość z Polskiego Ładu, nie są takie duże te wkłady własne, tak? Generalnie, jeżeli chodzi o wieżę widokową, no to nie jest wkład aż tak wielki. Teraz pytanie tylko, czy będziemy w stanie to zrealizować, bo tam jest chyba, o ile się nie mylę, do końca czerwca, prawda? Do półrocza 2024 czas realizacji. Więc pytanie tylko, chyba że się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, no ale tam jest ta inwestycja bardzo duża, tak? Tutaj na początku już mówię, parking, droga dojazdowa i tak dalej, pomijając wieżę widokową, gdzie to jest, powiedzmy, ta perełka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o tą dużą inwestycję tutaj, nasze centrum sportowe, te 2 miliony złotych, no to tu też jest rola urzędu i rola nasza, no bo przy takich założeniach, o których pan tutaj wspomniał tam ze 2-3 sesje do tyłu, to dobrze wiemy, że nie będzie to w życiu zrealizowane, tak, za te 2 miliony przy tych kosztach, które teraz są, więc rzeczywiście rozsądne byłoby tą inwestycja ograniczy, żebyśmy się zmieścili w tych pieniądzach, żebyśmy nie dokładali, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby, tak? No, na pewno rozmawiał pan ze sportowcami, więc myślę, że takie konsultacje ze sportowcami, ze szkołą i tak dalej, co rzeczywiście potrzebne jest dla tego obiektu, bo myślę, że bieżnia 60-metrowa nikomu nie jest potrzebna, tak? Bo tu jeżeli chodzi o to, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, no, to nie jest akurat pana wina, żebyśmy mieli takiej sytuacji, jak mamy teraz z naszą salą sportową, tak? No, tutaj się oczywiście różne
imprezy sportowe odbywają, ale wiemy, że to nie jest taka sala, jak powinna być, ona nie jest wymiarowa i też stwarza pewne ograniczenie. Więc jeżeli mamy, gdzie mamy założenia, powiedzmy tutaj, jeżeli chodzi o te centrum sportowe, bieżnia, 60 metrów i tak dalej, no to tak naprawdę my tego w życiu nie wykorzystamy, tak? Skupić się na tym, co jest rzeczywiście najważniejsze dla sportowców, dla szkoły, no bo to takie centrum rzeczywiście gminne będzie i w tych pieniądzach powinniśmy się zamykać. A jeżeli chodzi o inwestycje przyszłoroczne, no to też to jak tutaj szanowni przedmówcy chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście no, myśmy się powiedzmy do tego przyłożyli, rzeczywiście też żeśmy zrobili te spotkania, objeździliśmy te swoje miejscowości, przygotowaliśmy dla pana wójta te wszystkie nasze propozycje. Ja wiem, że one są zawsze rozdmuchane, no ale nie po to składa się, nie wiem, jeden, dwa wnioski, tylko składa się ich więcej, żeby było z czego wybrać, żeby rzeczywiście było pole do jakiejś dyskusji, prawda? Myśmy się tutaj napisali, najeździli, a tak naprawdę no to wyszło z tego, jak wyszło, tak? No stan budżetu, jaki jest, to wiemy. Po raz kolejny na koniec roku, no niestety musimy się zadłużyć, żeby jakoś zamknąć ten rok. W tamtym roku to było około 1 000 000 zł, teraz mamy 2,5, więc no tendencja pewnie nie jest prawidłowa, no ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście, jak pan wspomniał, rzeczywiście środki z KPO może rzeczywiście zostaną uruchomione w końcu, rzeczywiście będzie tej przepływ gotówki i te samorządy troszeczkę dychną. Ja tyle, dziękuję. Czy ktoś na szczebo zapisanych już nie mam, czy ewentualnie pan Sołty, już moment, czy pan wójt będzie odpowiadał ostatnio panu Dawidowi, czy bo Sołty się zgłasza, może być inna dyskusja, inna sprawa. Proszę. Tak, oczywiście, no tutaj panie radny, no, radni się najeździli, zgłosili wnioski, no ale to tak jak mówicie, budżet nie jest z gumy, tak, no możemy wnioski dopuścić, możemy je uwzględnić, ale to się wiąże z zadłużeniem. No to sam pan radny powiedział, że ograniczyła rada zadłużenie, a teraz mówi pan, że nie uwzględnił wójt wniosków. No to jakby jest tego zaprzeczenie. Proszę państwa, jak powiedziałem, ja proponuję budżet zrównoważony, bezpieczny, zawierający elementy takie, aby nie tylko zabezpieczenie potrzeb bieżących, ale również inwestycje, do których się zobowiązaliśmy wcześniej, które są w realizacji i na które pozyskaliśmy środki. I dzisiaj no, szkoda byłoby rezygnować. Słusznie radny zauważył, to są środki, gdzie jest niewielki wkład własny. No i całe szczęście, bo i po takie sięgaliśmy, bo gdyby ten wkład własny wymagany był większy, to relatywnie są potrzebne z budżetu większe pieniądze, większe zadłużenie, albo w ogóle byśmy się tych przedsięwzięć nie powzięli, wówczas realizowalibyśmy inne, drobniejsze. Tak jak powiedziałem, budżet nie jest zamknięty. Będziemy nad nim pracowali. Państwo będziecie mieli tutaj możliwości decydowania. Nie ukrywam, że też bym sobie życzył, żeby nam się uwolniły środki jak najwięcej po zamknięciu tego roku, aby były możliwości zaciągania kolejnych dotacji, kolejnych możliwości inwestycyjnych. I naprawdę uważam, biorąc na przestrzeni ostatnich lat, gdzie tak wspomnę tylko 2021 rok na inwestycje ponad 3 200 000, rok 2022 3,5 miliona, rok 2023 już pani skarbnik podsumowała ponad 5 milionów, blisko 5 200 000, a plan na przyszły rok to jest ponad 9 milionów, więc nie możemy mówić, ja powiedziałem, to są duże zadania, gdzie są większe udziały. Proszę państwa, do tego oczywiście jest sporo takich drobnych, o których ja nie wspominałem, ja wymieniłem państwu te najważniejsze wydatki inwestycyjne, tych 5 takich głównych zadań, ale to są jeszcze inne, to jest rozpoczęcie budowy świetlicy w Świdniku, to są dotacje dla podmiotów zewnętrznych, które będziemy udzielać. Tam są niewielkie wkłady, ale to wszystko sumarycznie, te drobne zadania powodują, że to też są jakieś określone niemałe pieniądze, powiedzmy, z których moglibyśmy wykonać jakieś określone prace czy zadania. Oczywiście nastawiam się tu też na prace bieżące, bo sporo jest dróg do zrobienia, czy chociażby takich gruntowych, więc też trochę więcej środków na bieżące utrzymanie, ponieważ no, gmina się rozbudowuje, mamy kolejnych nowych mieszkańców,
w niektórych przypadkach to oni sami przychodzą, podpisują umowy i robią drobne naprawy, aby dojechać do budowy. W niektórych przypadkach to my uczestniczymy, a są takie przypadki, że my będziemy musieli sami wykonać pewne prace. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o adwokatem pan Dawid. Panie wójcie, to, że my się najeździliśmy, to naprawdę nic nie szkodzi, tylko ja chciałem powiedzieć, że budżet to przedstawił pan radzie, a nie rada panu budżet przedstawiła, więc to też piłeczka była po pana stronie, jeżeli chodzi o to, a jeżeli chodzi o te środki zewnętrzne, powiedzmy Polski Ład i tak dalej, wie pan, to myśmy tutaj niczego nowego nie wymyślili tak naprawdę, tak, i te nasze środki, jak pan tu wspomniał, że startowaliśmy od 3 milionów jeżeli chodzi o inwestycje, teraz kończymy przy 9, no ale to generalnie wie pan, no, taka była tendencja i taka jest tendencja, tak? Bez podtekstów politycznych pieniądze były do wzięcia, tak? Wystarczyło tylko po nie sięgnąć. Wystarczy spojrzeć po okolicznych samorządach, jak to wygląda, więc te inwestycje są wszędzie i będą wszędzie, bo taka była koniunktura i taki był kurs rządu, tak? Dziękuję. Ja wiem, panie Jadwig, ale wniosek jest zgłoszony wcześniej, nie? Dobra, to tylko pani Jadwiga, proszę. Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z panem Dawidem odnośnie rezygnacji z tej bieżni, ponieważ jeżeli to boisko, czy ten kompleks sportowy ma spełniać oczekiwania nie tylko sportowców, nie tylko dorosłych zawodników, ale również ma korzystać z tego młodzież szkolna, dzieci, uważam, że do rozwoju cech motorycznych młodzieży właśnie takie boiska, właśnie lekkoatletyka jest niezbędna, że nie ogranicza się tylko WF i sport do gier sportowych, ale również do rozwoju tych cech motorycznych, które są podstawą wszelkich działań, jeżeli chodzi o sport. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby w punkcie dyskusja nad projektem budżetu zabrać głos? Nie widzę, w takim razie zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu, głosowania nad projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024. Będzie to wyglądało w ten sposób, ponieważ mamy dwa wnioski, że tak powiem, czyli autopoprawkę i wniosek. Autopoprawka została przedstawiona przez panią skarbnik i mamy akurat w porządku naszym pierwsze głosowanie nad autopoprawką. Przypominam tylko, że ona nie wpływa na zmianę, są to faktycznie techniczne. Przystępujemy do głosowania nad autopoprawką do budżetu gminy Marciszów na rok 2024. Proszę przygotować urządzenia do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? I zasygnalizować, że głosowane. Czyli tak, głosowało 11 za autopoprawką, głosowało 12 radnych, 11 było za, jedna osoba się była przeciw. Większością głosów autopoprawka pani skarbnik, pana wójta została przyjęta do uchwały budżetowej, czyli wzbogaciła nam uchwałę budżetową. Przystępujemy teraz do głosowania nad wnioskiem. Pozwolę go sobie przedstawić jeszcze raz. W międzyczasie przedstawię wniosek. Wniosek wspólnej Komisji Rady Gminy Marciszów po analizie projektu Gminy Marciszów na rok 2024 składa się następujący wniosek. W paragrafie 14 ust. 1 upoważnia się wójta gminy do dokonania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku prac kwoty na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu. O usunięcie zapisu do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu. To jest wniosek. On był opiniowany przez wójta. Opinia była, jeżeli dobrze pamiętam, pisemna tutaj do
decyzji Rady, tak pan wójt to zaopiniował. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym wnioskiem. Kto jest za, kto się wstrzymuje, kto jest przeciw, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 radnych, 10 było za, 2 osoby były przeciw. Większością głosów wniosek uzyskał poparcie Rady, czyli wzbogaca nam projekt uchwały budżetowej gminy Marciszewo na rok 2024. I teraz przystępujemy do głosowania, ponieważ projekt budżetu był przedstawiany przez panią skarbnik. Te dwie uwagi, które szanowna Rada przegłosowała, dotyczą zmiany zapisów i technicznych. Głosujemy teraz projekt uchwały na Rady Gminy Marciszów. To jest uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2024, uwzględniający autopoprawkę przegłosowaną i wniosek przegłosowany. Rozumiemy wszyscy? Rozumiem. Przystępujemy do głosowania. Jest to jedno, tak jak tutaj mówiliśmy, istotniejszych głosowań. Proszę podjąć odpowiedź. Zresztą państwo zawsze podejmują odpowiedzialne. Kto jest decyzję? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosujemy budżet na rok 2024. Głosowało 12 radnych, 11 było za, jedna osoba była przeciw, czyli większością głosów budżet na rok 2024 gminy Marciszów został uchwalony i pozwolę sobie od razu pogratulować panu wójtowi i pani skarbnik za przygotowanie takiego projektu budżetu, który uzyskał akceptację prawie całej Rady. Dyskutować zawsze możemy, ale później liczy się wynik i prosiłbym jeszcze, tak jak tutaj pan wójt mówił, że jest to plan. Plan możemy zmieniać i później te zmiany uwzględniać, żebyśmy w dyskusji te zmiany wypracowywali. Dziękuję. Proszę pan. Aha, przepraszam, bo ja sobie nie tego. Proszę pan wójt. Panie przewodniczący, szanowna Rado, chciałem podziękować. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy. Jest pewien niedosyt, bo zawsze byśmy chcieli w trosce oczywiście o dobro gminy, o dobro naszych mieszkańców zrobić jak najwięcej, no ale są pewne ograniczenia tak budżetowe. Ja rozumiem państwa tutaj głos, ja rozumiem, że chcielibyście jak najwięcej uwzględnić, bo ja też, ale dziękuję za tą wyrozumiałość, dziękuję za w zasadzie prawie jednogłośną uchwałę w sprawie budżetu na przyszły rok. Dziękuję wam za pracę, za współpracę nad projektem budżetu, aczkolwiek tak jak powiedziałem, on się sam nakreślił i nie dał nam za wiele możliwości, ale budżet jest żywy i już po nowym roku, w następnym roku kalendarzowym będziemy nad nim pracowali, że tak powiem, będziemy próbowali zarówno ja, pracownicy urzędu, jak i państwo radni, jak najwięcej wydusić, tak? Czyli to, żeby jak najmniejszym kosztem kwot z budżetu gminy pozyskać jak najwięcej, czy to inwestycji, czy zadań, czy w ogóle działań, bo ja tutaj się tak skupiam na działaniach inwestycyjnych, ale to działania w gminie to są szeroko pojęte, to są też działania kulturalne, edukacyjne i wiele, wiele innych, zdrowotne, o czym należy oczywiście pamiętać. Szanowni państwo, bardzo, bardzo wszystkim radnym dziękuję. Dziękuję pracownikom, pani sekretarz, pani skarbnik przede wszystkim za opracowanie, za to, że mogliśmy po pierwsze zakończyć w zasadzie ten 2023 rok i w zasadzie rozpocząć, bo mając uchwalony budżet na 2024, pan przewodniczący się zgodzi ze mną, że możemy startować już od 2 stycznia. Drugi mamy wolny akurat za święto. Nawet pierwszego możemy startować. Ale pierwszego już możemy startować, bo budżet mamy uchwalony. Dziękuję wszystkim kierownikom referatów, kierownikom jednostek, wszystkich jednostek, bo wszyscy pracowali nad budżetem tegorocznym, jak i wszyscy pracowali nad planem
budżetu przyszłorocznego. Zapotrzebowania były przeogromne. Myśmy z panią skarbnik pewne cięcia jak zwykle przeprowadzili, bo każdy chce jak najwięcej. Dziękuję wszystkim za pracę nad budżetem. Dziękuję bardzo. Potwierdzeniem tego, że Rada się do tego przygotowuje, było uchwalenie już dzisiaj na grudniowej sesji planów pracy Rady i Komisji. Czyli tak, panie wójcie, my jesteśmy gotowi, tak jak powiedziałem, od 1 stycznia startować. Oczywiście po południu, nie z samego rana. Pan Andrzej się zgłaszał. Proszę. Panie wójcie, ja na wstępie to chciałem podziękować, bo dwie inwestycje, no udało się zakończyć w Ciechanowicach i bardzo dobrze, ale mam takie pytanie do budżetu tegorocznego jeszcze. W Funduszu Sołeckim tam z Ciechanowic mieliśmy wykonanie dokumentacji. Czy ta dokumentacja, bo ona do końca roku powinna być wykonana, czy ona została wykonana, czy zostanie wykonana? To jest droga, działka 365, droga wzdłuż Bobru tam, jak dawne były PGR. Znaczy ja prosiłbym, aby tego typu pytania zadawać w punkcie sprawy różne. No to jest sprawy różne. Ale jeszcze nie weszliśmy do spraw różnych, panie Andrzeju. Aha, to przepraszam. Proszę uprzejmie. Czyli zwolniłem pana wójta na razie z odpowiedzi, co nie znaczy, że nie trzeba będzie tej odpowiedzi udzielić. Bo znając pana Andrzeja konsekwencje, on to pytanie powtórzy w sprawach różnych. Pan Andrzej, dobrze, to już było. Usunął, dobrze, mamy. Przechodzimy w takim razie. Czy ktoś jeszcze ewentualnie teraz w tym punkcie? Nie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podpunkt J. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów i prosiłbym panią skarbnik. Przed odczytaniem tutaj projektu ja tylko państwa też poinformuję, że tutaj też wprowadziliśmy autopoprawkę. Autopoprawka dotyczyła przedsięwzięć. W projekcie budżetu nie było ujęte przedsięwzięcie dotyczące budowy, rozbudowy infrastruktury turystycznej w Lidawskim Parku Krajobrazowym, a to było przedsięwzięcie z lat poprzednich, więc winno być i pozostałe były dostosowane do wielkości budżetowych. Może ja przeczytam te zmiany przedsięwzięć i potem przeczytam całą uchwałę, projekt uchwały. Proszę pani skarbnik. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to przedsięwzięciem jest sporządzenie planu ogólnego dla gminy Marciszów, sporządzenie planu ogólnego dla obszaru całej gminy. Łączne nakłady finansowe 350 tysięcy, w tym limit na rok 2024 jest 175 tysięcy i limit na 2025 rok też 175 tysięcy złotych. Wydatki majątkowe to modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w gminie Marciszów. Łączne nakłady były 2 250 tysięcy. Złotych w założeniu i limit na 2024 835 695 zł. Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca w Marciszowie to limit wydatków jest 350 tysięcy złotych, z tego limit na 2024 178 tysięcy 500 i limit na rok 2025 171 tysięcy 500. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika w Marciszowie. Limit nakładów 2 108 990 zł. Limit na 2024 rok 2 miliony zł. I budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gminę Kamienna Góra i gminę Marciszów. To były łączne nakłady 1 760 000 zł i taka kwota jako limit wydatków roku 2024 1 760 000 zł. Teraz przedstawię państwu projekt uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Marciszów na lata 2024-2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Marciszów obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciszów. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 47/298/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Gminy Marciszów z późniejszymi zmianami. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. I prosiłbym teraz panią skarbnik o przeczytanie opinii przedstawionego projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy. Uchwała nr 1/106/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów na lata 2024-2034 przedstawionymi wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2024 rok. Na podstawie stosownych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Magdalena Macias przewodnicząca, Elżbieta Piekarska członek, Alina Giniowiec-Bakalarz członek wydaje opinię pozytywną o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów na lata 2024-2034 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2024 rok. Na mocy artykułu 230 ust. 2 i artykułu 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego jest zobowiązany do przedłożenia Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej do dnia 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z artykułem 230 ust. 3 Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetu w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stosownie do powołanych przepisów wójt gminy Marciszów zarządzeniem nr 113/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów na lata 2024-2034 przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów, który w formie dokumentu elektronicznego wpłynął do Izby 17 listopada 2023 roku. Skład orzekający w wyniku oceny przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stwierdził, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 2024-2034, co spełnia wymogi artykułu 227 ustawy o finansach publicznych. W każdym roku objętym prognozą określono wielkości, o których mowa w artykule 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w prognozie na 2024 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, co spełnia wymogi artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. W latach objętych prognozą zachowano wymóg określony w artykule 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu. Źródłem finansowania wydatków bieżących są dochody bieżące oraz środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych. Źródłem finansowania wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą są dochody bieżące. Planowane w 2024 roku przychody stanowią kwotę 4 121 800 zł, z tym z tytułu zaplanowanego kredytu 2 500 000 zł. Planowana w 2024 roku kwota rozchodów z tytułu spłaty kredytu wynosi 1 244 576 zł i 16 groszy. Prognozowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 9 031 983 zł i 68 groszy. Spłatę zadłużenia planuje się do końca 2034 roku. Jak wynika z przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej obliczone na podstawie prognozowanych wielkości w latach 2024-2034 relacje spłat zobowiązań finansowych i koszty ich obsługi określone w artykule 243 ustawy o finansach publicznych przy zastosowaniu w latach 2022-2025 średnich arytmetycznych z ostatnich 7 lat nie przekraczają dopuszczalnych poziomów obciążenia budżetu ich spłatą. Skład orzekający zwraca jednak uwagę, że przestrzeganie limitów określonych przepisami o finansach publicznych nie chroni przed utratą zdolności do finansowania właściwej realizacji zadań własnych gminy, co organy gminy winny mieć na uwadze planując zaciąganie zobowiązań długoterminowych.
Należy przy tym uwzględnić nie tylko ograniczenie prawne zaciągania długu, ale także brać pod uwagę ograniczenia ekonomiczne. Niniejsza opinia zgodnie z artykułem 230 ust. 3 podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego i od niniejszej uchwały przysługuje prawo do odwołania w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania nad przedstawionym projektem wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów z autopoprawką. Proszę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz sygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 osób. Wszyscy byli za, czyli projekt stał się uchwałą o numerze 62 łamane przez 376 łamane przez 2023. Tak, to mamy blok głosowań uchwał budżetowych. Przechodzimy do K. Udzielenie dotacji parafii rzymskokatolickiej pod tym świętego Augustyna w Ciechanowicach i tutaj ja przedstawię projekt uchwały. Jak poprzednio był analizowany na komisjach, komisje nie wniosły żadnych uwag. I Szanowna Rado, projekt uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje. W związku z otrzymaną promesą wstępną o numerze RPOZ 2022-7806 Polski Ład w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przyznaje się dotację w wysokości 201 500 zł, stanowiącej 100% całkowitych kosztów planowanego przedsięwzięcia na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Augustyna w Ciechanowicach na sfinansowanie zadania pracy konserwatorskie w prezbiterium kościoła pod wezwaniem świętego Augustyna w Ciechanowicach wpisanego do rejestru zabytków decyzją numer A łamane przez 1485 łamane przez 1145 z dnia 11 listopada 1964 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciszów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do procedury głosowania nad przedstawionym projektem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Coś o mnie nie chodzi. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli projekt stał się uchwałą o numerze 62 łamane przez 377 łamane przez 2023. Kolejny projekt też analogicznie był rozpatrywany na komisjach. Komisje nie wniosły żadnych uwag. Projekt uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 28.02.2023 roku w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W związku z otrzymaną promesą wstępną o numerze RPOZ 2022-7821 Polski Ład w ramach rządowego programu odbudowy zabytku przyznaje się dotację w wysokości 350 tysięcy zł stanowiących 100% całkowitych kosztów planowanego przedsięwzięcia na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Marciszowie na sfinansowanie zadania pod tytułem prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca w Marciszowie wpisanego do rejestru decyzją zabytków numer B łamane przez 1446 łamane przez 475 łamane przez 1 z dnia
30 maja 1980 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciszów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do procedury głosowania nad przedstawionym projektem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz zasygnalizować ręką, że bierzemy udział w głosowaniu. Głosowało 12 radnych, wszyscy byli za, czyli jednogłośnie projekt stał się uchwałą o numerze 62 łamane przez 378 łamane przez 2023. I tym głosowaniem żeśmy wyczerpali blok głosowań. Przechodzimy do punktu numer 10. Sprawy różne. Otwieram sprawy różne. Moment, zaraz ja sobie dyskusja. O, tutaj jest. Pan Julian Polański, proszę. Panie wójcie, najbardziej organizacyjne pytanie mam, bo mieszkańcy zgłaszają, tu mamy te biuro obsługi klienta, a tam chyba jest biuro rady, chyba pani Ewelinka tam siedzi, oni chodzą, błądzą. Jakby można tam coś, albo szczałkę, albo które piętro, gdzie się znajduje to biuro obsługi klienta, jakbym mógł wiedzieć, bo ja też sam nie wiem po tej informacji, co widzę na okienku. I tyle. Dziękuję. Dziękuję. Może Andrzej i wtedy... proszę pan Andrzej, bo panu Andrzejowi obiecałem. Proszę pana. Ja chciałem panie wójcie zapytać, z tego funduszu sołeckiego tam mieliśmy tą dokumentację, czy ona będzie zrealizowana, czy jest zrealizowana, bo jakoś tak kiedyś tam pytałem, to jeszcze nie była, no a teraz to nie wiem. Proszę pan Wiesław. Odpowiadając panu radnemu odnośnie dokumentacji, dokumentacja jest zrealizowana, jest zgłoszenie do powiatu, także mamy gotowość tutaj, że gdyby się pojawiły jakieś środki. To jest do budynku 118 od przystanku do wiaduktu. Tak, to jest dokumentacja zrealizowana. Jeśli chodzi o problemy komunikacyjne w urzędzie, to powiem szczerze, pierwsze słyszę, do mnie takie informacje nie dotarły. Nie wiem, czy do pani sekretarz i pracowników. To jest pierwszy głos w tej sprawie. No uwzględnimy to. Szkoda, że jeżeli ludzie nie przychodzą, to od razu tego tutaj nie mówią. No to, no ale to uwzględnimy. Czyli rozumiem, że jest nienormalnie teraz. Tak? Pani sekretarz, proszę zrobić rozeznanie i dostosować tak, żeby nie było wątpliwości co do kierunku poruszania się i załatwiania spraw. Nie ma sprawy. Dziękuję. Czy ktoś? Proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowny radny, panowie wójtowie. Proszę mikrofon włączyć. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni panowie wójtowie. Jako sołtys chciałem podziękować za duży wkład pracy na rzecz sołectwa w 2023 roku i za te wszystkie zadania, które zostały zrealizowane. To dzięki zaangażowaniu wielu osób pracujących w urzędzie, pana wójta i radnych, mogliśmy te zadania zrealizować w sołectwie Świdnik. Wysłuchałem tutaj uchwały programowej czy budżetowej, nie, do 2024, to jest do 2034. I taki trochę poczułem niepokój, dlatego że od kilku miesięcy próbuję wszystkich zarazić tym, żebyśmy się zaczęli zastanawiać, czy naszej gminy nie należałoby porządnie zinformatyzować. W sensie tego, żebyśmy mieli dobry dostęp do sieci informatycznej, żebyśmy mogli tym się narzędziem posługiwać, ponieważ tak naprawdę to my w tej chwili będziemy się ograniczali w rozwoju gminy, nie wchodząc w informatyzację całości. Wielu mieszkańców, mając problemy z przesyłaniem informacji, zarządzaniem nawet swoim gospodarstwem czy prowadzeniem własnej firmy, z racji tego, że jakość sygnału, jaką wysyłamy albo jaką mamy stabilność sygnału, nie wykorzystując sieci światłowodowej, szkieletowej województwa dolnośląskiego, nie pozwala nam na realizację tego. To jest raz. Dwa. Młodym ludziom nie pozwala się kształcić, bo wiele uczelni kształci w formie online, dlatego że sygnał jest mało stabilny. Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że czy nie należałoby w
takich prognozach właśnie tego ująć, że idziemy ku rozwoju właśnie informatyzacji. Ja jestem ciekaw, poza tym mamy coraz starsze społeczeństwo. Ja jestem ciekaw, ilu tych starszych ludzi ma informatycznie możliwość w ramach e-recepta czy własny profil na Narodowym Funduszu Zdrowia sprawdzić, jakie są możliwości, kto ewentualnie tam, ilu tych ludzi w gminie umie się tym narzędziem posługiwać. Ja wiem, że to jest duży program, by był to duży program, który wymagałby finansowania, szkolenia tych seniorów i nie tylko w zakresie posługiwania się tym, bo wielu ludzi po prostu nie potrafi się tego typu narzędziami posługiwać. Trudno jest rozwijać się, jak nie będziemy nadążali za techniką. No i druga rzecz, która też od wielu miesięcy monitoruję, nigdzie nie widziałem środków na uruchomienie i pozbawienie się wykluczenia komunikacyjnego naszych, przynajmniej mojej wsi Świdnika. Dalej ten problem jest taki, jaki był. Mamy rok szkolny, to mamy autobusy. Nie ma roku szkolnego, to jest dwa kursy, dwa razy autobus staje w Świdniku. Raz wyjeżdżając ze Świdnika, raz i do Jeleniej Góry i drugi raz wracając. Myślę sobie, że te problemy to są takie proste problemy cywilizacyjne. Ludzie powinni mieć prawo i możliwość, albo inaczej, możliwość i prawo korzystania ze zdobyczy technicznych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ewentualnie, może jeszcze jest sołtys i wtedy ewentualna odpowiedź, jeżeli pan pozwoli. Panie wójcie, chciałem od pana takiego małego wyjaśnienia. Dostałem obwieszczenie, zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Wójt gminy Marciszów zawiadamia strony postępowania, że na wniosek inwestora Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, to nie będę tego czytał adresu, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębiorstwa pod nazwą budowa kolektora magistralnego wody uzdatnionej Dębrznik Marciszów, przewidzianego do realizacji na działkach numer 478/6, 479/2, 479/5, obręb Marciszów, gmina Marciszów oraz na działkach, nie będę czytał Dębrznika, bo tutaj to mnie akurat nie znam tego. I prosiłbym pana wójta, czy mógłby pan wójt szerzej na to obwieszczenie coś nas poinformować? O co to chodzi? Co to za kolektor? Dziękuję. Prosiłbym w takim układzie, bo to jest istotna sprawa, pana wójta o odpowiedź na pytania czy sugestie od obu. Dziękuję. Dziękuję za głos. W pierwszej kolejności odpowiem panu sołtysowi ze Świdnika. Informatyzacja miejscowości. Już po nowym roku jestem umówiony wstępnie z firmą, która realizuje projekt powiatowy sieci światłowodowej i mam nadzieję, że jeszcze nie znam szczegółów tego projektu, ale po to się chcemy spotkać, bo to jest cały czas w głowie naszego samorządu, to cały czas mamy, że tak powiem, na tapecie, aby spowodować, bo to nie jest zadanie własnej gminy, natomiast z wszelkimi środkami i możliwościami, żeby wesprzeć takie działania, aby przede wszystkim Sędzisław i Świdnik był wyposażony w sieć, która umożliwi podłączenie, która umożliwi mieszkańcom komunikację, bo poza Sędzisławem i Świdnikiem to w zasadzie już problemów komunikacyjnych w naszej gminie nie ma. Po nowym roku spotkam się i dowiem się, jakie są tu plany i ewentualnie w tym kierunku będziemy działali. Problem komunikacyjny też jest znany nam, państwu radnym, panu przewodniczącemu, z którym nieraz rozmawialiśmy. Mieszkańcy zgłaszają, że jest za mało tych środków komunikacji. Autobusy szkolne co prawda dowiozą do Marciszowa. Jest możliwość poprzepinania się, dojechania do Kamiennej Góry, ale już gorzej jest, jeżeli ktoś przyjedzie do ośrodka zdrowia i chce z tego ośrodka za godzinę, dwie wrócić, to już nie ma takiej możliwości, musi czekać na jakiś autobus przelotowy, kursowy i tu jest kłopot. Proszę państwa, mamy też na to plan. Nie znalazło to się w budżecie gminy, bo jeszcze nie wiem, ale zamierzamy
Bo tak, jak Państwu mówiłem, koszty wynajęcia autobusu z PKS-u raz, dwa razy w tygodniu, który by objechał, to są bardzo duże. Ale dowiedzieliśmy się, że jest możliwość pozyskania środków, jest możliwość zakupu busa. Ja sobie wyobrażam to tak, że nasz samorząd, oczywiście będziemy o tym jeszcze dyskutować i będziecie Państwo też tutaj decydować, ale być może zakupu takiego busa z dofinansowaniem, znacznym dofinansowaniem, który by posłużył, po pierwsze, na co dzień dowozimy dzieci niepełnosprawne do szkoły, do Kamiennej Góry, co rodzi nam spore koszty. Moglibyśmy tym busikiem je wozić. Po drugie, moglibyśmy sobie, taki mam plan, uruchomić lokalną linię wewnętrzną na terenie gminy, naszą, tylko własną. Ja to jeszcze sprawdzę, jak to prawnie wszystko wygląda, ale to taka nasza wewnętrzna, gdzie właśnie jechałby sobie taki busik gminny, który by po prostu robił takie kursy do Świdnika, do Wieściszowic, do innych sołec, powiedzmy raz w tygodniu, tak żeby każdy z naszych sołec mieszkańców miał możliwość dojechania do centrum, do Marciszowa, do środka zdrowia, do gminy i powrót w jakimś nieodległym czasie, godziny, dwóch z powrotem. Taki bus mógłby funkcjonować. Zastanawiam się, gdyby nie było takiego dofinansowania, takie dofinansowanie jest możliwe, ale gdyby nie było, to być może wówczas wynająć jakiegoś prywatnego przewoźnika, wynegocjować odpowiednie kwoty. Do tego tematu powrócimy. Musi to zaistnieć, bo ja sam, kontaktując się z mieszkańcami, to są starsze osoby, bo młodzi mają samochody, a starsi, powiem Państwu, w rozmowach mówi, ale przecież córka, syn, wnuczek, tak, panie wójcie, tylko oni idą do pracy. I jak jest potrzeba do lekarza jechać do południa, to oni są w pracy. Jak oni wracają z pracy, no to już jest kłopot. Ja wiem, że to często jest tak, że chodzi o to, jak mi powiedziano, żeby leki wypisać, żeby się zbadać raz na miesiąc. Ale nawet ten raz na miesiąc, jak jest to ileś tam tych osób w Ciechanowicach, w Wieściszowicach, no to rzeczywiście musimy tutaj podjąć działania, aby z tą komunikacją wewnętrzną postarać się o taką komunikację wewnętrzną. Na ten temat jeszcze będziemy rozmawiali. To nie jest tak, że zapomnieliśmy i przechodzi nowy rok i nowe problemy, bo pewne problemy istniały i one nadal są aktualne i będziemy się z nimi zmierzali. Jeśli chodzi o sprawę WZWiK-u, panie sołtysie, sprawa już jest nieaktualna. WPWiK wycofał się, tam były plany budowy po stronie gminy Kamienna Góra, zakładu uzdatniania wody, co bardzo nam się nie podoba, ale poskładali wnioski o decyzję, wycofali się z tego, tam mają problemy. Wnioski w ogóle były źle złożone, nie zawierały odpowiednich dokumentów, ale ostatecznie wycofano się z tego, także sprawa jest nieaktualna na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana. Jeszcze sołtys. Jeszcze chciałem, jeżeli można, powrócić do sprawy tego centrum sportowego w Marciszowie i mam takie pytanie. To jest bardzo dobra rzecz, która będzie służyła mieszkańcom całej gminy. I mam takie pytanie, czy jest już jakiś projekt, czy projekt taki może roboczy, nad którym trzeba by było się zastanowić, pochylić, zrobić takie spotkanie z ludźmi, którzy na tym się znają, że jeżeli się zrobi te centrum, to żeby ono właściwie było wykorzystane. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Wiesław. Odpowiadając, panie sołtysie, projekt już jest dawno, mamy pozwolenie na budowę, sprawa jest zamknięta, wymaga tylko przed przetargiem aktualizacji cenowych, cenników, więc tak sprawa wygląda. Natomiast no, to jest kolejny głos, gdzieś, który do mnie dociera, że niepotrzebna bieżnia, niepotrzebne boisko, nie będzie to wykorzystane. No, jestem tutaj daleki, żeby teraz ten projekt, nie wiem, unieważniać, czy z pewnych rzeczy może trzeba będzie zrezygnować, ale to zobaczymy po przetargu. Proszę Państwa, na co nas będzie stać, bo projekt jest ambitny. Ja przypomnę, że to nie tylko bieżnia, to nie tylko boisko wielofunkcyjne, to również naświetlenie płyty głównej specjalnym oświetleniem, to trybuny,
To cała infrastruktura, to ogrodzenie, to w planie utwardzenie terenu. Tego jest sporo, więc założenia nasze mogą być finansowe, nieaktualne i po aktualizacji czy po przetargu może się okazać, że no, kwoty są znaczne, więc albo z czegoś zrezygnujemy, albo zetapujemy to. Natomiast ja bym tu nie rezygnował i jakby tego projektu nie przerabiał, bo ile osób, tyle opinii, tyle różnych specjalistów i fachowców. Zapewniam, że projekt wykonywali specjaliści, uzyskał on pozwolenie na budowę, więc dobrze by było go zrealizować w takim kształcie, jakim planowaliśmy. No i będziemy do tego zmierzali. Natomiast tak jak mówię, jak to finansowo wyjdzie, no trudno jest dzisiaj powiedzieć. Dziękuję. Proszę pan. Ale chciałbym, ja nie powiedziałem słowa, że ja mam coś przeciwko temu, czy chcę coś innego, żeby było. Tylko na pewno, jeżeli taki projekt jest, to gdzie go można zobaczyć i społeczeństwo chciałoby się temu przyjrzeć. W sensie takim, jak to będzie wyglądało, bo już jesteśmy ciekawi tej właśnie inwestycji. Dobrze, dziękuję. Pan Dawid się zgłaszał i później pan Ryszard. W sprawie Centrum Sportowego, tutaj jak pan wójt wspomniał, myślę, że nie ma co kruszyć kopii, bo życie pewnie zweryfikuje po przetargu, pewnie nas nie będzie na to wszystko stać, wtedy będziemy ciąć. Ale to tak tylko jeżeli chodzi o Centrum Sportowe. A teraz ja mam, panie wójcie, jedno takie pytanie. Kto porządzał sobie specyfikację odnośnie przetargu na ten ciągnik? Czy teraz mamy jakiegoś specjalistę w urzędzie, czy po prostu gdzieś było ściągnięte z internetu? Proszę państwa, odpowiadając, no pracownicy referatu przygotowywali specyfikację. Mam takie pytanie, bo tutaj 28 listopada pojawiło się ogłoszenie odnośnie zakupu, dostawy ciągnika dla gminy, tak? 5 grudnia zostały otwarte oferty, wpłynęła jedna, oczywiście oferta była zawyżona. Przypominam, mieliśmy 458 500, tak? 480 928,77 groszy było po przetargu. Był tylko jeden dostawca się zgłosił, jeżeli chodzi o ten ciągnik. W tym samym czasie i w tym samym dniu został ogłoszony drugi przetarg, tak bardzo szybko, bo nam się spieszyło, nie było czasu. Ja mam takie pytanie, bo tak, tu jest, znalazłem sobie, że były zapytania odnośnie ciągnika, tak? No i tutaj jest wyszczególnione, że zamawiający dopuszcza zmiany parametrów wymienionych w punkcie 8, 33 i 34. No 8 to jest separator wody, 33 ogumienie przód, 34 ogumienie tył. Ja mam takie pytanie, bo jeżeli specjalista w urzędzie sporządził tą specyfikację, a były jeszcze dwa inne zapytania, a odnośnie, już panu powiem, jakie było zapytanie. Tak, jeżeli chodzi o pojemność silnika, bo mieliśmy w specyfikacji od 4000 metrów sześciennych do 4400, zapytanie było na 3800, czy może być, tak? Jeżeli chodzi o pompę olejową, tutaj pompa olejowa w wydajności 98 litrów, tak? Też było zapytanie odnośnie tej pompy. Zapytanie było jedno, czy 98 litrów, czy może być mniejsze o 5 litrów, jeżeli chodzi o wydajność pompy, a drugie pytanie było, czy silnik może być 3,8 litra, tak, a nie 4. I teraz moje pytanie, bo ja sobie sprawdziłem, czy specjalista w urzędzie sprawdził sobie, jaka to jest w ogóle różnica. Bo my przecież nie kupowaliśmy żadnego specjalistycznego sprzętu, bo to tylko i wyłącznie do komunalki, tak? I teraz pytanie moje jest takie, dlaczego na przykład na te pytania, na takie zadanie pytanie też nie zezwolono tutaj, jeśli chodzi o tą specyfikację, tak? No bo jeżeli chodzi o 3,8 litra, 4 litra, jak pan wójt sobie wpisze, a pewnie może sobie pan sprawdzić, różnica w koniach i tak dalej, to wie pan, jak to jest? No żadna. Tak samo jeżeli chodzi o pompę tą olejową, 5 litrów na cały układ to jest nic. Nie wiem, dlaczego nie zezwolono. Powiem tak, no osłoniliśmy karty, no takie są realia, jeżeli chodzi o przetargi. Pan, który wystartował pierwszy raz, no doskonale wiedział, jaką mamy kwotę, że tak się kolokwialnie wyrażę, wydoił nas, zostawił nam niecałe 500 zł, bo dobrze wiedział, jaka jest kwota, tak? No bo startował drugi raz. No i moje pytanie tylko, czym się fachowiec w gminie kierował? Że na przykład, jeżeli chodzi o pojemność silnika, nie było na to zgody. Dziękuję, proszę.
radnych. Cała dokumentacja jest w referacie, ma pan do niej dostęp. Widzę, że pan już się zaopatrzył. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia do przetargu, to podlega kontroli. Rada może to skontrolować. Proszę państwa, ja tu się nie będę wypowiadał. Pamiętam, jak poprzednio kupowaliśmy inny ciągnik. Pan radny też miał zastrzeżenia. Krzyczał tutaj, że kupiliśmy przyczepkę na złą, czy jakieś coś takiego. Teraz kupiliśmy inny, nowoczesny ciągnik, też ma zastrzeżenia. No ja nie będę tutaj od specjalistów i tak dalej, nie będziemy się tutaj przerzucać. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia, proszę to zgłosić. To ja uważam, że wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Pierwszy przetarg został unieważniony, więc, ponieważ oferta była wyższa od zakładanych kwot w budżecie, więc poleciłem unieważnienie i jeszcze tego samego dnia ogłosiliśmy przetarg. Dlaczego tak szybko? No skoro było dokumenty gotowe, po co czekać? Wiadomo, to jest okres już jesienny, zimowy, w zasadzie sprzęt jest potrzebny do pracy. Odpowiednie wydatkowanie pompy czy parametry analizowaliśmy pod kątem wykorzystania przy podnoszeniu ciężkiego, bo jest bardzo duży, mamy teraz posypywacz do zimowego utrzymania dróg. Analizowaliśmy, zapytania były, odpowiadaliśmy. Uważam, że wszystko zostało zgodnie z prawem przeprowadzone. Co do cen, nie będę się wypowiadał, chociaż tutaj mam wiedzę, już tego ciągnika nie kupi się za te pieniądze. One podrożały, to nam się też udało, z czego się cieszę, no ale to zdanie pana radnego jest inne. Nie będę się więcej na ten temat wypowiadał. Proszę, adwokat. Proszę. Wie pan, wydajność pompy to dobrze wiemy, o co chodzi, tak? Jeżeli chodzi o ten posypywacz, to przecież wiemy, jak jest, tak? 2,40 szeroko, 7,6 kubika, jeżeli chodzi o pojemność piasku i tak dalej, to naprawdę to idzie sobie sprawdzić, bo ja to sobie sprawdziłem ten parametr, który tutaj jest. Jeżeli chodzi o tą posypywarkę, wystarczy wpisać tylko w internet i wyskakuje konkretna marka, tak? Ale to tak na marginesie, już w roli podsumowania, że tak wejdę w rolę pana przewodniczącego. A może nie. O, po sesji. Dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że pan zastępca nie wszedł w moją rolę. Ja się staramy. Dobrze. Tak, mamy kolejną. Pan Ryszard, proszę. Coś. Świeci. Świeci. Wysoka Rado. No nie byłem dawno, ale w końcu, mimo że to jest koniec roku, nie chciałbym tutaj humorów psuć radnym, ani zabierać tutaj dużo czasu, ale to, co mnie w tej chwili burwesuje, to naprawdę jest sprawa bardzo poważna, dlatego że występuję tutaj w imieniu mieszkańców ulicy Dworcowej, budynek 246, gdzie w tej chwili notorycznie mamy zalewane piwnice. Ja na przykład, mój dom, to w tej chwili to jest tak, jakby leżał na basenie. Woda miejscami dochodzi do 1 metra. No ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gniły, za przeproszeniem, w cudzysłowie, gniły ściany albo wilgoć normalnie zalewała, z tego względu, że jest tutaj w tej chwili zaniedbanie gminy. Prosiłem i pisemnie, i ustnie przychodzę i mówię, coś się zrobi, coś się zrobi. A tutaj jest prosta rzecz, wyczyścić rów odwadniający, który przez wiele, wiele lat został zasypany, zamulony i woda nie ma odpływu. Ona ma, sączy się, ale idzie na łąkę. To zresztą widać, cała jest łąka zalana. Natomiast rów, który był ileś tam lat temu, on był wykonany jeszcze chyba za czasów niemieckich, że woda z kanalizacji, która jest pod ulicą Dworcową, miała swobodny odpływ w kierunku rzeki. No w tej chwili ja już trzeci raz wzywam straż i powiedziałem, że teraz za każde zalanie będę wzywał straż, która przyjeżdża, denerwują się, bo byli ostatnio w drugi dzień świąt, również pompowali. No nie chciałem ich przed świętami wołać, bo myślałem, że może woda zejdzie, ale nie zeszła. No i wysoka rado, że tak powiem już, i panowie wójtowie, albo się tym zainteresujecie, albo będzie bardzo niedobrze. Ja prosiłem już, żebyście mi dali nazwę ubezpieczyciela i konto wasze, gdzie jesteście ubezpieczeni, bo ja będę obciążał waszego ubezpieczyciela moimi stratami. Ja mam założoną pompę ciepła, zbiorniki są w piwnicy i są zalewane do wysokości 80 metra. No jeżeli to są blaszane,
centymetra, przepraszam, nie, do metra, są zalewane, to w końcu z biegiem czasu te zbiorniki zaczną rdzewieć. I to są straty. Dobrze, że pompa jest na powietrzu i ona jeszcze pracuje. Nie po to wydawałem masę pieniędzy, żebym teraz to zniszczył. Fakt, że są gwarancje. I w tej chwili musicie panowie wiedzieć, że ludzie mają piece centralnego ogrzewania w piwnicy. Jeżeli woda stoi, nie mogą iść i nie mogą palić. Jest również zalane, akurat teraz było zalane również piwnica dworca naszego. Również 15 cm było wody, czy nawet więcej. Ale jeżeli mamy tutaj komisję do spraw infrastruktury, niech się spotka i przyjedzie całą komisją i wtedy pokażemy im, co trzeba zrobić. Bo jeżeli ja rozmawiam z kierownikiem referatu, dobra, dobra, zrobimy, zrobimy, zrobimy. Te dobra to nie wiem, dla kogo to jest skierowane. Nie będę tutaj się specjalnie, proszę Państwa, rozwodził, tylko muszę Wam jeszcze, może miałem nie powiedzieć tego, ale powiem, żebyście nie byli zaskoczeni. Wczoraj byłem w prokuraturze, złożyłem doniesienie za zaniedbanie gminy w wykonywaniu swoich obowiązków. Ja już nie mogę dopuszczać do strat. Wszyscy z poszczególnych domów 2, 4, 6 otrzymali już odszkodowania od ubezpieczycieli, ale nie mogą za każdym razem występować, bo to by było nawet wstyd, żeby bez przerwy występować. No ale jeżeli taka będzie konieczność, to będziemy to robić. Druga sprawa jeszcze, proszę Państwa, odnośnie odświeżania ulicy Dworcowej. No przejechał Bóg, jak te śniegi takie były wysokie, ale tylko na prosto. Natomiast całe te zakole, że tak powiem, rondo, nieodśnieżone. Samochody tam już nie podjeżdżały. Jak pani się pyta jednego pana, nie będę nazwiskami operował, mówi, a dlaczego tu nieodśnieżanie? Bo to nie nasza droga, to jest droga powiatowa. No coś tutaj nie jest nie tak. Jeżeli ja się zwracam do radnych odnośnie interwencji, odnośnie ulicy Dworcowej, to mi jeden pan odpowiada, a mnie to nie obchodzi, mówi. Ja nie jestem radny z Marciszowa, mówi, ja jestem radny ze Świdnika. Mówi, to ja nie wiem, interesował mnie to. Drugi, radni są całej gminy. Ja tak uważam. Drugi mówi pan, bo przychodzi do mnie sąsiadka, mówi, weź porusz tą sprawę, mówi, bo tutaj no problem, już nie będę mówił o problemie, że to był poważny problem. Występuję do radnego, żeby poruszył tutaj sprawę. On mówi, proszę panią, to proszę napisać pismo, złożyć, podpisać mieszkańcy, złożyć do urzędu gminy przez korespondencję i wtedy będziemy interweniować. To ja się pytam, po co tu jest radny? Co, on nie ma głosu na sesji? Tylko trzeba pisać? Trzeci tu mówi, nawet też będzie wiedział, który pan mówi. Zawsze ma pretensje do mnie, że ja przychodzę na sesję i poruszam jakiś problem. A ostatnio mi powiedział, ciekawe, co będzie pan poruszał w następnej kadencji. Będą problemy? Będę poruszał. Po to jest radny, że ma wysłuchać mieszkańców. I po to jest rada, że ma załatwiać sprawy mieszkańców. I wracając jeszcze do tego rowu, to nie jest jakaś inwestycja większa, mniejsza. To jest tylko bieżące utrzymanie. Należy to raz oczyścić porządnie, wółko wziąć, żeby przepchało, a w tej chwili proszę pójść zobaczyć. Nie ma odpływu. Woda się sączy. Jeżeli nie idzie rowem, który idzie do rzeki, to idzie na łąkę. I to są skutki. Właściwie to nie będę dzisiaj zabierał głosu wam. Dziękuję. Moment, bo w tej samej sprawie radny chcę zabrać głos, a ewentualnie później pan. Proszę. Panie Rysiu, żebyśmy tak się dogadali, tak już przy starym roku, razem walczyliśmy, żeby remontu na Dworcowej nie było. I pan, i ja, i my wszyscy przeciwko wójtowi. Teraz walczymy, żeby tam nie zalewało. To niech pan się zdecyduje, co my, o co my chcemy walczyć razem. Bo pan by chciał zrobić tam remont ulicy Dworcowej. Nie chciał zrobić? Chciał zrobić w całości. Chciał zrobić w całości. Także trzeba było wyrazić zgodę. Ja też, może my też byśmy się przychylili. A tak to mieliśmy wspólny cel, a dzisiaj też widzę, mamy wspólny, tylko że teraz zalewa. Dziękuję. Proszę. Panie radny, wszystko jest dobrze. Po co wydawać miliony, skoro jest kanalizacja? Jest kanalizacja. Niemcy nie zrobili tego po to, żeby ją zniszczyć. Tylko trzeba odpływ wyczyścić. Porządnie odpływ wyczyścić i wszystkie studzienki, które są zamulone, wyczyścić. Bo piach, który zawsze był sypany podczas odśnieżania, wszystko poszło z wodą do kanalizacji.
I nie trzeba tam nic robić, tylko proszę wyczyścić ją dobrze i zrobić odpływ. Odpływ jest. Jest nawet, tak jak mówią mieszkańcy, którzy tu mieszkają już 40 lat, wyłożony cegłami, tylko że jest zasypany, zamulony i nie ma odpływu. Także proszę naprawdę przyjść z komisją i pokażemy na gruncie, jak to wszystko wygląda. Dziękuję. Proszę, a potem przepraszam panią, ale nie wyszło tak. Żeby było wszystko jasne, ja tam byłem, pan mi pokazywał i wie pan, co z tego było. Wtedy wójtem był pana brat, zresztą tutejszy radny ze Świdnika. I też się nic nie dało zrobić. Pamięta pan, oprowadzał je pan po tych studzienkach, one są zawalone od 30 lat, nie idzie nic z tym zrobić. Przecież pan sam wie, wszędzie byliśmy, przy każdej studzience z panem byłem. Także wszystko przerabialiśmy. Dziękuję. Już nie chcę polemizować. Proszę bardzo. I później pan. Może też ad vocem. Otóż ubolewam nad tą wypowiedzią Ryszarda, bo istotnie jestem radnym ze Świdnika. No to nie ulega wątpliwości. Niemniej mamy 5 radnych z Marciszowa, więc adres nie ten sam. Aczkolwiek powiedziałem to w sposób taki humorystyczny, bo po prostu jesteśmy radnymi gminy, ale każdy dba o swoją wieś tam, gdzie został wybrany. Dziękuję. Moment, zgłosił się radny, ja tu kolejny raz proszę pana Sądzieka. Chciałbym tutaj panu doradzić, bo nieraz takie studia wykonuję, żeby po prostu jak macie wspólnotę mieszkaniową, zlecili jakiejś firmie wykonanie takiej zagłębienia w piwnicy, zamontowanie tam studni, zamontowanie tam pompy elektrycznej, która się samoistnie włącza i wypompowuje wodę do, na przykład do kanalizacji, jeżeli ta woda podchodzi. A tak jak tu pan Julian powiedział, to są kanały 30-letnie, stare, podniebieckie, zawalone, to dlaczego gmina ma ponosić koszt? Każda wspólnota, każdy mieszkaniec, który ma dom, sam uczestniczy w tych kosztach i rozwiązuje te problemy, a pan chce, żebyśmy tutaj te problemy my panu rozwiązali. Dałem tu panu przykład, jak to idzie rozwiązać bezproblemowo. W wspólnotach mieszkaniowych takie studnie montuje i to naprawdę działa. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, ja zabieram głos w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, ponieważ diabetycy zwrócili się do pana z prośbą o dofinansowanie nad morze. Stowarzyszenie liczy w tej chwili prawie ponad 100 osób. Z gminy Marciszów też tam należą osoby chore na cukrzycę. I w związku z tym to nie chodzi o to, żeby pokryć całość tego wyjazdu. Zwrócili się z prośbą o dofinansowanie chociaż trochę tych środków, ponieważ wtedy rozkłada się to na ilość gmin i jest łatwiej, zmniejsza się opłata od osoby za przejazd. Ponieważ stowarzyszenie nie dostało odpowiedzi, a pismo do urzędu zostało dostarczone 10 listopada, prosimy pana, aby pan albo pochylił głowę i powiedział tak, damy wam tam ileś trochę tych pieniędzy, albo powiedział nie mamy, bo gmina budżetu nie posiada wystarczającego. My byśmy bardzo prosili, żeby pan jednak i rada przychyliła się do tej prośby i częściowo nam dopomogła. To są ludzie chorzy, z reguły starzy i z reguły są niezamożni. To jest ta pierwsza moja prośba. Druga prośba, to rozmawiałam już z panem Adamem, panem sołtysem tu Marciszowa, z prośbą i mamy taką prośbę, ponieważ ja już patrzyłam na te skrzynki. W Kamiennej Górze przy cmentarzach są takie ogromne kolubryny, brzydkie, nieestetyczne, ale na gminie Czarny Bór są takie w wielkości tych krzesełek trochę większe. Chodzi o takie skrzyneczki, które się stawia przy cmentarzach, gdzie znajduje się jedna kółeczka, gdzie można położyć zużyte opakowania szklane, żeby drugi, kto przychodzi odwiedzać osobę bliską, a nie ma takowego, włożył sobie ten znicz i troszkę się zaoszczędzi, ponieważ mniej się będzie wyrzucało tych opakowań szklanych, bo część będzie z powrotem wracała na cmentarz. I tam są po prostu szczotka, wiaderko i napis proszę po wykorzystaniu oddać z powrotem. I sprawdza się to, bo ja patrzyłam na terenie gminy Czarny Bór, na każdym cmentarzu, bez względu na to, czy to jest cmentarz komunalny, czy parafialny, takie niewielkie szafeczki są
postawione. W związku z tym, podejrzewam, nie wiem, jakie to są koszty, bo nie sprawdzałam, ale proszę też pomyśleć o tym, żeby zwiększa się wtedy estetyczność tych cmentarzy. Ludzie, którzy idą na cmentarz, nie muszą dźwigać wiaderek, tam szczotek i tak dalej, bo wszystko mają pod ręką. Proszę się nie martwić, że to zginie. No, na pewno się coś uszkodzi z czasem, ale proszę nam wierzyć, ci, co mają, że ludzie raczej korzystają z tego i nie kradną. Natomiast też nie chodzi nam o takie, bo ja patrzyłam naprawdę, chodzi też o estetykę. W Kamiennej Górze naprawdę mi się nie podoba, bo wielka skrzynia taka, prawda, brzydka. Ale takie mniejsze szafeczki tu na naszym terenie zdałyby egzamin. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa to jest prośba o postawienie tej tojki. Bo ja widzę, jak wychodzą turyści albo jadą i czekają na pociąg i biegają i przepraszam, sikają między tym budynkiem PKP, gdzie jest nastawnia i pani Kamili, nie wiem jak się nazywa ta pani, kioskiem. No panowie, nie macie problemu, bo staniecie, odwrócicie się tyłem, nie widać. Ale kobieta, no trudno jest jej tam w te krzaczki gdzieś za tymi budynkami. Proszę, postawcie tę jedną tojtojkę ze strzałeczką, gdzie ona się znajduje, na przykład tutaj koło budynku tego transformatora. Wiecie, tu gdzie są skrzynki. Ułatwiłoby co niektórym tu osobom naprawdę. Może jeszcze nie teraz, ale latem, kiedy tu przyjeżdża masa turystów, ta tojtojka była z wybawieniem, bo potem wsiada w pociąg i jedzie, prawda, i jest bez problemu. Ale no, nie mają gdzie latać, po krzakach obsikiwać gdzieś tam tego. Proszę mieć na to też uwagę. I trzecia sprawa to jest ustawienie informacji dla turystów dotyczących gminy. Ja już oblazłam tu gminy, pan Andrzej mnie też tu widział, więc tak, pięknie jest opisany kościół świętej Katarzyny. Koło starej gminy Przymoście jest tablica informacyjna dotycząca też tam trochę turystyki. Pięknie jest opisany w Ciechanowicach, tam w parku, gdzie znajduje się ten grobowiec. Sam pałac też jest dobrze oprogramowany, ale wiele turystów wysiada i dobrze by było, żeby tutaj, gdzie jest herb miasta, gminy, na tym skwerku była taka tablica informacyjna, na której byłoby napisane: do zwiedzenia jest kościół świętej Katarzyny, strzałka w tą stronę. Kościół tam jakieś jeszcze, strzałka w tą stronę. Ciechanowice w tamtą stronę, jeziorka też. Króciutka informacja ze strzałkami, gdzie wypowiedziane, co na tym terenie można zwiedzić. Bo tylko wiedzą o tym, że jest piękne, kolorowe jeziorka i właściwie nic więcej. No ale naprawdę warto jest zobaczyć te epitafia pod kościołem świętej Katarzyny i wiele tych turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, podziwiają te tereny. Warto by było jeszcze jedną rzecz w tej informacji zawrzeć, a no taką. To jest po prostu pochylenie się i uszanowanie tych ludzi, którzy tu pracowali i ginęli. Bo na terenie Marciszowa, o czym może państwo nie wiecie, były też filie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Króciutka informacja. To jest przypomnienie i uszanowanie tych ludzi, którzy tu też umierali. Niestety nie udało mi się, ponieważ jestem historykiem zamiłowania, łaziłam, pytałam, podpytywałam, czy tu ktoś wie, gdzie, bo przecież niemożliwe, skoro oni tu przyjeżdżali, pracowali, to musieli gdzieś ginąć i być pochowani. No niestety tutaj ludzie nie bardzo wiedzą na ten temat. Także proszę o tym. Poza tym proszę pomyśleć jeszcze o takim czymś. Gmina ma bardzo piękne, opracowane informacje dotyczące materiały promocyjne, o tak to bym ujęła. Ma piękne widokówki. Ja te widokówki nadesyłałam do Francji z celem, żeby pokazać, jaka nasza gmina tu jest teraz piękna. Może pomyślcie państwo, żeby stworzyć jakiś punkt informacyjny, byście na tym zarabiali, bo przecież można te materiały promocyjne sprzedawać.
można po prostu prowadzić promocję tejże gminy. Proszę o tym też pomyśleć. Natomiast co do, to tak ogólnie, natomiast co do wypowiedzi pana radnego Zawieruchy. Panie Stefanie, radnym się jest po to, by służyć całej społeczności. To panu przypominam. A po drugie, zgodnie z złożoną pana przysięgą jako radnym, jak pan obejmował mandat, to pan przysięgał, jak i wszyscy inni, że będziecie pracować nie tylko dla poszczególnych społeczności, czyli Sędzisławia, tam, prawda, innych, no, zapomniałam, Świdnika, tylko że będziecie pracować dla dobra całej gminy. Wszystkie sprawy są ważne. Poszczególnych społeczności, ale i też cała ta zbiorowisko, które jest gminą Marciszów. To was powinno też interesować. I jeszcze temu panu drugiemu, bo ja tak nie wszystkich państwa znam. Otóż jeśli chodzi o przebudowę tej dworcowej, proszę pana, to nie chodziło o kanalizację. Nam się nie podobały te nieszczęsne parkingi, bo my nie chcemy mieszkać przy parkingach i na parkingu. Nie chcieliśmy wyciąć drzewa, bo my mamy nawet bażanty, przylatują gdzieś tam skądś, jak ktoś, kogoś to interesuje, bo jest ornitologiem, to powinien się zainteresować. Pan Adam o tym też wie. Jest tutaj bardzo duża grupa ptaków, które najczęściej tutaj nie występują. Więc warto się zastanowić nad tym, że nawet ta zlewnia paskudna tutaj przy dworcu, bo to się robi później lodowisko, jak mi ktoś powiedział, że jak był dzieckiem, to jeździł tam na łyżwach, jest też przydatna. Bo tam wszystkie zwierzęta przychodzą, i lisy, i kuny, i co państwo sobie chcecie, tylko miejcie cierpliwość, weźcie lornetkę, posiedźcie sobie w krzakach, a wszystko zobaczycie. Ja tylko tyle. Proszę w imieniu tych diabetyków, żeby się sprawą no, przychylić pozytywnie, bo naprawdę to są osoby, ja też szczerze mówiąc jestem diabetykiem, należę tutaj do ośrodka i do Kamiennej Góry, ośrodek, stowarzyszenie jest otwarte. Wszystkich przyjmuję. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszelkie uwagi są godne pochylenia się nad nimi i jakiejś reakcji, a oczywiście potwierdzam, że jesteśmy radnymi całej gminy, co nie znaczy, że nie specjalizujemy się w naszych rodzinnych miejscowościach, bo jednak to nasze miejscowości nas wybierają, a nie wszyscy, chociaż wójta wybierają, cała gmina wybiera. Także to trzeba wyważyć wszystko. Czy pan wójt ewentualnie będzie? Moment, nie. Teraz odpowiada pan wójt, proszę. Dziękuję oczywiście, przyjmuję te wszystkie informacje, uwagi, oczywiście przeanalizujemy. No, kwestia zastanowienia co do niektórych rozwiązań. Nie będę się wypowiadał na temat zalewania piwnicy, bo temat jest dawno znany. Nasze grupy interwencyjne były, czyściły, wiem nawet o ostatnim. Wiem nawet co było przyczyną, bo pozwoliłem sobie o raport od strażaków i państwo doskonale wiecie, że u sąsiada było zatkane, dlatego zalane było. Natomiast no, pochylimy się nad niektórymi na pewno tutaj uwagami. Co do diabetyków odpowiemy. Znam to pismo osobiście, zastanawiamy się jak tu ewentualnie pomóc, bo to też nie jest takie proste. Ja nie wyjmę z budżetu tak o wprost pieniędzy, no to albo w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych, czy no tu się zastanawiamy z panią skarbnik i stąd tej odpowiedzi nie ma. Na pewno zawsze jak wpływają takie wnioski, to staramy się pochylić, staramy się pomóc. Jesteśmy tutaj jak najbardziej nastawieni za i wyrozumiali. Także dziękuję za te wszystkie uwagi, to będzie przeanalizowane i będą podjęte odpowiednie kroki. Dziękuję. Dobry. Ja teraz jeszcze mam 3 pisma, które wpłynęły do Biura Rady. Pozwolę sobie państwu przedstawić. Pierwsze pismo to jest Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Jeleniej Górze. W załączeniu uprzejmie przesyłam postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia w sprawie podziału powiatu kamiennogórskiego na okręgi wyborcze. I ja państwu tylko przedstawię, że tak, gmina miejska Kamienna Góra 6 radnych, mówimy o radnych powiatowych, gmina Kamienna Góra i gmina Marciszów jest to jeden okręg i tutaj wybieramy 5 radnych i gmina Lubawka 4 radnych. Jeżeli chodzi o ilość radnych w gminie Marciszów, pozostaje tak jak było, 15 osób i te okręgi, pani sekretarz, tak jak były, nic nie
nie powoduje zmiany tych okręgów, obwodów. Kolejne pismo mamy od przewodniczącego gminy Boboszewo. I tutaj informuję, że Rada Gminy Boboszewo podczas 56. sesji Rady Gminy Marciszów-Boboszewo z dnia 12 grudnia podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie. I tutaj jest przesłana w załączeniu propozycja uchwały. Zgodnie z moją decyzją to przesyłam do Komisji Budżetu, żeby się pochyliła Komisja Budżetu i nad zasadnością podejmowania tożsamej uchwały. Tu chodzi o z tego co przeczytałem, tu chodzi o egzekwowanie należności od ludzi, którzy nie płacą podatków i należności gminnych, do gminnych. To będzie do Komisji Budżetu. Kolejna sprawa, jest to pismo też od mieszkańców, odnosi tutaj prac, to co pan wójt mówił, że niektórzy mieszkańcy zwracają się o pomoc, ewentualnie sami podejmują, deklarują wykonanie dróg dojazdowych do terenów, na których chcą się budować, ewentualnie mają swoje budynki. I to z tekstu tego wynika, że piszący tutaj te pismo rozmawiali z panem wójtem czy z przedstawicielem Urzędu Gminy, doszli do pewnych uzgodnień i tutaj jest decyzja, jeżeli chodzi o te uzgodnienia. Dlatego też tutaj postanowiłem przekierować to pismo według kompetencji. My mamy tylko jako informacyjnie o tym, a ustalenia były między mieszkańcami a urzędem i tu jest skwitowana sytuacja, w którym kierunku to ma pójść. To tej sprawy pan wójt będzie pilotował, myślę, z pożytkiem dla mieszkańców i dla urzędu. To są te sprawy, jeżeli chodzi o biuro, jeżeli o pisma. Ja sobie pozwolę też, żeby mi nie umkło, chciałbym złożyć życzenia wszystkim szczęśliwego nowego roku. To nie znaczy, że zamykam posiedzenie. Szczęśliwego nowego roku, szampańskiej zabawy i abyśmy wszyscy w następnym roku zrealizowali, tak jak pan wójt mówił, w 90% to, co sobie planujemy. To będzie duży sukces, aby za kolejny rok mieszkańcy mogli stwierdzić, że gmina rządzona w ten, a nie inny sposób przeszła na kolejny etap i jest lepiej się żyje w tej gminie niż tego. A mieszkańcom wszystkich zdrowych, szczęśliwego nowego roku i zdrowego całego roku, który będzie. I żebyśmy z tego, co szykuje nam tak zwana góra, czyli zamieszanie w Warszawie, żeby to nie spływało na poziom gminy, żebyśmy my mogli, tak jak mówiłem, tutaj dyskutować, spierać się, bo na tym polega współpraca i wypracowywać takie rozwiązania, które by wszystkich nie zadowoliły, panie wójcie, to będzie sukces. To będzie sukces. To znaczy, że wszyscy coś na tym zyskamy. To ja pozwoliłem sobie, czy ktoś jeszcze chce coś zabrać głos? Pan wójt i później ewentualnie. Chyba, że pan wójt chce życzenia. Życzenia. Nie, to proszę pan Ryszard. Też życzenia chyba chce. Chodzi mi, jeszcze raz apeluję, niech komisja przyjedzie i pójdę z nimi i im pokażę, co jest. Bo to, że by oglądał pan zdjęcie, to nie jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest takie, żeby woda spływała bezpośrednio do rzeki. Ja rozumiem, panie Ryszardzie, ale akurat tu pan trafił, powiem, kulą w płot, bo ta osoba, która to mówiła, to jest szef Komisji Infrastruktury. Nie. I on decyduje o tym, co robi komisja. A ja prosiłbym szefa infrastruktury, pana Juliana, żeby pochylił się nad tematem i rozważył tą propozycję. Proszę pan wójt. Dziękuję. To już tak na koniec. W związku z nowym rokiem, zbliżającym się wszystkim państwu radnym, panu przewodniczącemu, wszystkim tym, którzy nas oglądają, wszystkim mieszkańcom, chciałbym życzyć spokoju, pokoju, współpracy, kompromisu,
i przede wszystkim dobrego zdrowia. I tak jak pan przewodniczący powiedział, oby jakieś zamieszanie, które gdzieś tam się dzieje niby z dala od nas, nie dotarło i żeby nie spowodowało zamieszania tu u nas na dole, w naszej małej ojczyźnie, żebyśmy sobie tutaj spokojnie współpracowali. Życzę tej współpracy wszystkim, to zarówno państwu radnym, z nami, z urzędem, z wójtem, ale z mieszkańcami, z sołtysami, żebyśmy tutaj w spokoju współpracowali i żeby ta współpraca była owocna. Ale przede wszystkim wszystkim dobrego zdrowia i szczęśliwego nowego roku, spełnienia planów zawodowych, osobistych, marzeń, wszystkiego tego, co państwo sobie życzą. Dziękuję bardzo. W takim razie, jeżeli nie ma, nikt się nie zgłasza, w takim razie zamykam obrady 62. sesji Rady Gminy w Marciszowie.